tego systemu, wychodzi już kwota ponad 10 milionów. I tak naprawdę taką kwotę byście w ciągu roku osiągnęli, gdyby mieszkańców obciążać tą opłatą, o której ja tutaj przed chwilą mówiłem, czyli 54 od lokalu. Z kolei my uważamy, że optymalną wartością jest kwota pomiędzy 25 a 27 przy nieposegregowanych. Oczywiście można sobie stopniować, czy posegregowane to jest 50%, czy może tylko 75% tej wartości. Jeżeli chodzi o poprawki, no szanowni państwo, ja myślę, że ja powiedziałem po polsku. Jeżeli, a mam duże zaufanie do prawników Urzędu Miasta. Jeżeli prawnik mówi mi, słuchajcie, weźcie może autopoprawkę, wprowadźcie i wprowadźcie definicję, no to ja wychodzę naprzeciw temu wszystkiemu i wprowadzam tę definicję, żebyśmy dzisiaj już nie tłukli się, a co rozumiemy pod pojęciem gospodarstwa domowego, bo określiliśmy to w autopoprawce. Jeżeli ja w dniu wczorajszym na Komisji Uzdrowiskowej dostaję stanowisko prezydenta, w którym prezydent mówi, że w podstawie prawnej jego zdaniem powinien być jeszcze jeden przepis, nie? To ja go grzecznie proszę o dopisanie. Bo przecież chodzi o to, żeby jakość stanowionego prawa była w porządku, więc tak jak mówiłem, w mojej ocenie po następnej uchwale powinien być jeszcze jeden przepis, ale nie będę o to kruszył kopii, bo przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której powiedział tutaj Piotr Lewandowski, to są apartamenty, a w zasadzie to, co my czasami uznajemy za apartamenty. Jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego i z funkcji, która wynika dla obiektu, jest to obiekt usługowy, czyli lokal w nim zakupiony był obciążony podatkiem 23% czy 22%, wcześniej teraz 23% VAT, służy to jako typowy apartamentowiec, hotelowiec, czy jakby go tam nazwać, no to ta nasza uchwała go nie będzie obejmowała, ponieważ zgodnie z definicją z ustawy będzie to obszar niezamieszkały i to, co wojewoda nas wezwał, a nie mamy w porządku dzisiejszych obrad, należałoby wyznaczyć tam metodę od tych kubów i tak dalej, i tak dalej. Z kolei mamy na terenie miasta Kołobrzeg mnóstwo lokali mieszkalnych, mieszkań w budynkach mieszkanych, które służą jako apartamenty. Apartamenty w takim potocznym tego słowa znaczeniu, to znaczy przyjeżdża ktoś na weekend albo na święta od czasu do czasu. To ja mówię to od razu i z pełną odpowiedzialnością, szanowni Kołobrzeżanie, osoby te, w dużej mierze nie będące mieszkańcami naszego miasta, ale kupując lokal mieszkalny, co więcej, wskazując u administratora, że zamieszkuje tam osoba, bo przecież od tego się nalicza i czynsz, i domofon, i inne rzeczy, to te osoby, na przykład mieszkańcy Poznania, będą również obciążane tak jak pozostałe lokale mieszkalne. I odniosę się jeszcze do liczby osób w lokalu. Jeżeli dziś na terenie miasta średnia opłata wynosi około 25 zł, mówię o średniej opłacie, ona różnie w różnych tam jest rozliczana, to dla ludzi tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Oczywiście ja się zaraz zderzę z kontrargumentem, bo pewnie dla niektórych ma. Czy to jest jedna osoba, dwie osoby, trzy czy sześć osób. Średnio to jest 20 parę złotych i my mamy świadomość, że ta metoda, jak wszystkie inne pozostałe, są niedoskonałe. I to jest niedoskonałość tej metody, ale uważamy, że jednak najbardziej sprawiedliwie, przy założeniu, że stawka za nieposegregowane będzie wynosiła, jest, po pierwsze jest to łatwo weryfikowane i że ta stawka nie będzie wynosiła więcej jak 25-27 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan zastępca prezydenta miasta Andrzej Olichiruk. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, nad omawianym aktualnie projektem uchwały pochylaliśmy się na komisjach w ubiegłym tygodniu. Czyniła to komisja gospodarcza i komisja komunalna. Na obydwu tych komisjach wykazywałem i myślę, że niektóre osoby przekonałem do chybionych zapisów tej uchwały. Począwszy od tego, że uzasadnienie nie odzwierciedla zupełności treści uchwały, dotyczy zapisów, uzasadnia zapisy, które w tej uchwale nie są wymienione. Dowiedzieliśmy się wówczas to, co zresztą pan radny Jacek Woźniak powiedział, że posiłkowaliście się państwo uchwałą z Białego Stoku. No. To niemniej jednak, jeżeli tak, to faktycznie w tym uzasadnieniu mówimy o kwestiach, które są w uchwale, w ogóle nie znajdują odzwierciedlenia. Ja mam nieco odmienne zdanie, również jak pan radny Jacek Woźniak szanuje pracę naszych radców prawnych, ale mam poważne wątpliwości, czy samorządy mogą samodzielnie definiować pojęcie gospodarstwa domowego. Chociażby dlatego, że kwestia definicji gospodarstwa domowego była poruszana przez posłów w interpelacjach poselskich. W niejednym przypadku, we wszystkich przypadkach
Kancelaria Sejmu odpowiadała, że w tej kwestii należy się posługiwać pojęciem słownikowym. Inne opinie na ten temat mówią, że należy posługiwać się już definicjami funkcjonującymi w polskim prawodawstwie, a więc może w ustawie o powszechnym spisie ludności z 2011 roku, czy też w ustawie sporządzonej na potrzeby opieki społecznej. Państwo natomiast z tej swojej definicji po wstępie dotyczącym osób zamieszkujących, utrzymujących się bądź nie, spokrewnionych bądź nie, sprowadzacie wszystko do kwestii adresu. Jak widzę, inaczej myślę, żeby ta prezentacja dzisiejszego projektu wyglądała, gdyby nie było tych komisji, bo widzę, że koncepcja grupy radnych ewaluuje. Na pierwszej komisji dowiedzieliśmy się, że pod tym pojęciem tej definicji mieszczą się wszyscy, również lokale użytkowe. Na drugiej komisji to stanowisko było już niejasne, próbowano się z tego wycofać. Dzisiaj dowiadujemy się, że odcinają się Państwo całkowicie od lokali użytkowych w tej kwestii. Szanowni Państwo, podmiotem w tym projekcie, w tej ustawy, projektodawcy uczynili za podmiot zarządzających nieruchomościami, argumentując tym, że będzie to metoda łatwa, czytelna, łatwa w obsłudze i co za tym idzie tańsza. To są tylko pozory. Zaraz powiem dlaczego. Państwo radni postulujecie, aby, tak jak pan radny Jacek Woźniak powiedział, właściciele nieruchomości, mieszkań niezamieszkałych całorocznie, a mieszkający na stałe poza Kołobrzegiem, również przez cały rok płacili za tą usługę wywóz odpadów. Stoi to w sprzeczności z artykułem 6i ustęp 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustęp ten mówi, pozwolę sobie zacytować, jest jasny, czytelny, wyraźny, mówi wprost, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. A więc z mocy prawa nie ma możliwości obciążenia taką opłatą osoby, która ma tylko tutaj nieruchomość, tylko mieszkanie, ale nie zamieszkuje. Jest możliwość rozwiązania i tutaj teraz przechodzimy do kwestii łatwości i obsługi systemu. Taka osoba będzie musiała składać deklaracje uzupełniające, a więc nie mieszkam w okresie od listopada do grudnia, składam dodatkowe deklaracje, które będą spływać do urzędu i wprost będzie trzeba je obsługiwać, wczytywać do systemu, co spowoduje dodatkowe koszty i komplikacje systemu. Szanowni Państwo, i to spowoduje właśnie to, że osoby takie wyłączone automatycznie nie będzie można obniżyć do spodziewanego poziomu stawek dla kołobrzeżan. Nadal mamy sytuację taką, że jako znak równości jest podstawiony między gospodarstwem zamieszkującym przez jedną osobę, a przez 4 czy 5 osób. Nie wzięli pod uwagę projektodawcy tego, że struktura gospodarstw domowych w Kołobrzegu jest taka, że na 17 030 gospodarstw domowych 8,5 tysiąca to są gospodarstwa jedno- i dwuosobowe. Prawda, panie radny, słyszałem, co pan mówił, prawda, panie radny, to są, z GUS-u to wynika, a GUS ma dane przekazane od nas. Także nie polemizujmy z tym, należy to przyjąć jako, chyba że pan ma, jeżeli pan mówi, że to jest nieprawda, to proszę podać swoje wyliczenia, swoje materiały, z czego to wynika. Na chwilę obecną dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę, ad vocem pan radny Jacek Woźniak. Zastępca prezydenta Andrzej Olichwiruk powiedział, że poda nam, że mylimy się w kwestiach kosztów obsługi tego systemu, ale nie powiedział nic na ten temat. My w dalszym ciągu upieramy się, że nasza metoda jest tańsza, jeżeli chodzi o obsługę. Z kolei, panie wiceprezydencie, odnoszę wrażenie, że pan nie ma zielonego pojęcia, co to znaczy zamieszkiwanie w danym lokalu i jak to wygląda. Owszem, możemy się kłócić, czy to jest stałe przebywanie się w jednym miejscu, czy może jest to zgłoszenie administratorowi albo zarządcy, że w tym lokalu zamieszkuje jedna osoba i to jest potrzebne do wyliczenia opłat, bo administrator w takim wykupionym przez niemieszkańca Kołobrzegu mieszkaniu w budynku robi i zgłaszają to. Siedzą tutaj administratorzy, mogą panu
czy zarządcy nieruchomości, czy prezesi wspólnot powiedzieć, że takie mieszkanie, które de facto służy jako pokój hotelowy, głównie w sezonie, to przewijają się przez niego setki ludzi. Więc proszę tutaj nie bronić tych mieszkań. My uważamy, że oni powinni odprowadzać te opłaty na równi z mieszkańcami, ponieważ zgłaszają u swoich administratorów czy zarządców, że jest to nieruchomość zamieszkała, bo nie zgłaszają tego jako pustostanu, cztery ściany stoją i nic z tego nie wynika. Gdyby pan mieszkał w bloku takim jak ja, to by pan wiedział, jak to wygląda, a mówię, proszę zapytać administratorów, czy w tych budynkach są jakiekolwiek mieszkania niezamieszkałe, może za wyjątkiem KTBS-u, gdzie tam stoi kilka jeszcze takich niewykupionych ze względu na wartość. To się pan dowie, że one wszystkie są zamieszkałe. Tylko że wskazuje taka osoba, że mieszka tam jeden człowiek, mimo że to służy mu jako pokój hotelowy. Na przykład dzielnica portowa w sezonie, gdzie tam jest zabudowa mieszkaniowa, gdzie administratorzy w konsultacjach, które my też organizowaliśmy, udowadniali nam, że faktycznie tam się praktycznie nic nie dzieje w takich sezonach, w takich okresach luty, styczeń, marzec, ale czerwiec, lipiec, sierpień, to tam słupki kosztów za wywozy odpadów są tak wysokie, że zrównują się z ilością tych odpadów na przykład przy innych budynkach mieszkalnych. Mówiłem o tym na komisji. Z kolei ja wrócę do jednej rzeczy, a mianowicie pan mówił o tych lokalach, które są w budynkach mieszkalnych i o tym, że różnie na ten temat mogliśmy do tej pory myśleć i mówić. Pan zapomniał o tym powiedzieć publicznie, że wyście te materiały, swoje uchwały przekazali nam znacznie później niż mówi to statut. Zgodnie z, oczywiście w trybie one zostały wprowadzone, ja tutaj nie mam pretensji do przewodniczącego, ale później. To powodowało, że i komisje były przesuwane później. Na komisjach mówił pan, że nie wskazywaliśmy w tym projekcie uchwały również i stawek. Ja oczywiście powinienem w punkcie 10 o to zapytać, ale będę pytał o to w punkcie tym. To jak się ma wasza uchwała, która jest w punkcie 10? To jest uchwała o wyznaczeniu metody od wody i uchwała o wyznaczeniu metody od lokalu. Nie ma tam w ogóle stawek. Ja w ogóle nie rozumiem tych pojęć. Tak samo uzasadnienie do tamtej uchwały i uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru metody od wody, gdzie podajecie, że jest wybierana metoda, ale projekt uchwały jest dopiero kilka punktów później dotyczącej wyboru. Ja rozumiem, że posługuje się pan danymi z GUS-owskimi, jeżeli chodzi o te mieszkania, ale ja w dalszym ciągu podkreślam, średni koszt, bo bardzo często się uśrednionymi wartościami posługujemy, w mieście Kołobrzeg to jest około 25 zł od mieszkania, nie od osoby, nie od metra sześciennego wody, tylko od mieszkania. Co więcej, w Kołobrzegu około 1/4 zarządów i wspólnot tak się właśnie rozlicza. Stąd my mamy prawo posługiwać się pewnymi uśrednionymi wartościami. Ja podkreślam jeszcze raz, na spotkaniu, które zorganizowały organizacje pozarządowe w sprawie konsultacji dotyczącym wybrania metody, ludzie, którzy tam przyszli, a byli również i przedstawiciele Urzędu Miasta, którzy też bronili na przykład waszego podejścia do tematu, byli świadkami, gdzie ludzie głosowali i tam zdecydowaną, miażdżącą większością głosów wskazali, a to nie byli tylko administratorzy, ale również i członkowie zarządu wspólnot i mieszkańcy okolicznych bloków, że najbardziej sprawiedliwą wydaje się być ta metoda. Ustawodawca nie daje nam innych możliwości, a państwo też nie skorzystaliście z tego, żeby wyłączać na przykład niektóre obszary. O czym będziemy rozmawiać, podejrzewam, przy następnym projekcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę ad vocem zastępca prezydenta miasta, pan Andrzej Olichwiruk. Szanowni państwo, ja bardzo chciałem podziękować panu radnemu Jackowi Woźniakowi, który podał tutaj argumenty, jakie przemawiają za takim podejściem do kwestii nieruchomości zamieszkałych w okresie tylko sezonu, bo są to argumenty wprost na poparcie innej metody niż ta, która jest proponowana przez właśnie grupę radnych, metody, którą proponujemy my. Pan radny Jacek Woźniak uparcie nie odnosi się do tego, co powiedziałem i myślę, że może obecna tutaj radczyni prawna może to potwierdzić, że ustawa mówi wyraźnie, kogo i w jakich przypadkach można obciążyć za wywóz odpadów, a więc nie można takiej osoby obciążać za miesiące, w których w ogóle na tej nieruchomości nie przebywa i nie zamieszkuje. Właśnie dedykowana do miejscowości o charakterze uzdrowiskowym, wczasowym, turystycznym metoda w oparciu o zużytą wodę bardzo to ułatwia i umożliwia w sposób jasny i czytelny
wyselekcjonowanie takich nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, adwokat pan radny Jacek Woźniak. Ja przepraszam bardzo krótko. Wydaje mi się, że powiedziałem w sposób wyjątkowo jasny. Osoba, która ma stałe zameldowanie, już powiem tak, zameldowanie poza naszym miastem, a kupuje sobie tutaj mieszkanie, zgłasza swojemu administratorowi czy zarządcy nieruchomości, że zamieszkuje. Na tej podstawie naliczone są różnego stałe rodzaju stałe opłaty. Więc jeżeli zgłasza, że zamieszkuje, to znaczy, że zamieszkuje. A mnie nie interesuje, że przebywa tam tylko jeden dzień w roku. Bardzo proszę, ad vocem pan Andrzej Olichiruk, zastępca prezydenta. Właśnie widzę, że problem, szanowni państwo, polega na tym, że co innego interesuje pana radnego Woźniaka, a co innego stanowi prawo. Na potrzeby tej ustawy posługujemy się definicją mieszkańca, zgodnie z kodeksem cywilnym, która mówi o osobach niezameldowanych, tylko osobach, które zamierzają tutaj przebywać z zamiarem stałego zamieszkania. Proszę mi wskazać osobę spoza Kołobrzegu mającą tutaj nieruchomość, która zadeklaruje, wiedząc, że będzie musiała płacić za wywóz odpadów, że ona tak zamierzam tutaj przebywać na stałe. Ręczę, że do takiego czegoś nie dojdzie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Jacek Woźniak. To proszę mi wskazać w ustawie o utrzymaniu czystości definicję mieszkańca. Tej definicji nie ma. A z kolei odniósł się pan do pewnej autopoprawki, którą złożyliśmy, jeżeli chodzi o definicję gospodarstwa domowego, to proszę przejrzeć sobie definicję z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i powiedzieć mi, czym one się różnią, za wyjątkiem szyku zdania i zamiast słowa lokal wskazanie adres. Bardzo proszę, pan radny Cezary Kalinowski. Już? Proszę państwa, może zacznę od początku w ten sposób. Dlaczego radni niezależni, radni opozycyjni postanowili siąść do jednego stołu i napisać własny projekt uchwał? Po pierwsze dlatego, że prezydent miasta miał pewien problem z wyborem metody i pokazania i przekonywania nas. Chyba mam wrażenie, że nie podjął się tego trudu, żeby podyskutować o wszystkich metodach z nami i przekonać do swojej metody, tylko ją wybrał i na siłę ją próbuje wprowadzić. I to niestety w ocenie nas wszystkich i konsultacji, które odbyliśmy na mieście, jest to metoda, już teraz nie powiem, nie chodzi tylko o wodę, ale cała metoda, którą zaproponowano, jest metodą z jednej strony chyba najbardziej kosztochłonną ze wszystkich, jakie można było wymyśleć, bo przecież zdajcie sobie państwo sprawę z tego, że tych dziesiątki tysięcy deklaracji co roku pisanych muszą być przetworzone w Urzędzie Miasta, muszą być sprawdzone, wprowadzone do systemu. Będzie mnóstwo korekt, setki, może nawet tysiące w ciągu roku. Ilość osób, które tym będzie się zajmowała, a ponoć już się zajmują, będzie na pewno duża i koszty obsługi urzędowej, tylko urzędowej, będą poważne. Będą musiały być do tego zakupione odpowiednie komputery i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko kwestia kosztów samych deklaracji. Popatrzmy na koszty związane ze sprawdzaniem tych deklaracji, bo przecież trzeba będzie co jakiś czas uzgodnić stan faktyczny tych liczników z deklaracjami. Przecież na samych deklaracjach nie będziemy mogli bazować, tylko ktoś będzie musiał tych kilkanaście tysięcy deklaracji uzgodnić. Czy to będzie łatwe, czy to będzie proste? Kolejną rzeczą jest, proszę państwa, ilość awarii systemów wodociągowych we wspólnotach, w domach, ilość remontów, które są konieczne i zrzutów wody, która jest wykonywana przez wspólnoty. Jak będziemy to korygować? Kolejny problem. Korekta, sprawdzenie, dodatkowe liczniki jakieś. Kolejnym elementem, który będzie tworzył koszt, jest kontrola samego pomysłu na segregację. Bo trzeba powiedzieć, że system, który państwo proponujecie, to nie jest system, który zachęca do segregacji, ale skupia się na tym, żeby karać za to, że się nie segreguje. Bo jeżeli ustawiliście opłatę dwa razy wyższą za segregację, dwa razy niższą za to, że się segreguje od tej, której się nie segreguje, to jest oczywistą rzeczą, że wszyscy zadeklarują, że segregują śmieci. W związku z tym jest oczywistą rzeczą, że trzeba będzie to sprawdzać. Kto będzie to sprawdzał? Kto będzie chodził po mieście i zaglądał ludziom do koszy na śmieci i sprawdzał, czy rzeczywiście segregują? I co się stanie, kiedy stwierdzi, że nie segregują?
czy będzie wydawana decyzja administracyjna o nałożeniu dodatkowej opłaty i co się stanie, kiedy właściciel tej nieruchomości nałożonej tej opłaty w drodze decyzji odwoła się od tej decyzji, bo się nie zgodzi, bo powie, że ktoś mu wrzucił tam, że to nie jego kosz. Powodujemy bardzo poważny problem w mieście, przyjmując tak dużą rozbieżność cen. To jest bardzo poważny problem, bo zapewniam Państwa, że jeśli chodzi o dwukrotność opłaty, jestem przekonany, że niemal wszyscy Kobrzyżanie natychmiast zadeklarują, że segregują, a dobrze wiemy, że tego robić nie będą. Wprowadzamy do miasta sobie poważny problem. Kolejnym elementem, który podnosi koszty systemu, który Państwo zaproponowaliście, jest obsługa dzielnicy domów jednorodzinnych. Do tej pory tak zwana śmieciarka przyjeżdżała do każdego domku 4 razy w miesiącu. W waszym systemie będzie przyjeżdżała 8 razy w miesiącu. A więc pomnażamy dwukrotnie koszt obsługi systemu, bo proponujecie, aby w każdym domu stały 3 kosze zamiast jednego. Jeden będzie wywożony co tydzień, pozostałe 2 co 2 tygodnie. A więc 8 razy w miesiącu zamiast 4 razy w miesiącu będzie jeździła śmieciara i tłukła się po naszych małych uliczkach Radzikowa, dzielnicy zachodniej i pozostałych dzielnic domków jednorodzinnych. Nie wiem, dlaczego nie zostawiliście punktów, do których można odnieść samodzielnie przez mieszkańca te śmiecie, tylko pakujecie te kosze na śmiecie do wszystkich domków. Nie dość, że podnosimy koszt obsługi, to przecież deklarujecie, że wszystkie te kosze zostaną dostarczone za pieniądze gminy. Jest to kilka tysięcy pojemników, które trzeba będzie 1 lipca dostarczyć mieszkańcom. I utrzymywać czystości. Już nie chcę się czepiać szczegółu, że dzisiaj mamy zielone wszystkie kosze, a wy chcecie dać nam na te odpady inny kolor koszy. No ale to trudno, to może jest tylko lapsus kolorystyczny, bo wymieniamy teraz kosze, być może wszystkie wymienicie. Nie chcę mówić o tym, że samochodów pewnie zabraknie w Kołobrzegu do obsługi tych systemów, do tych koszy, bo zdaje się, że to też będzie konieczne. Mówię specjalnie o tych kosztach po to, żeby Państwa zatrzymać nad tym systemem, żeby jeszcze poczekać nad wyborem całego systemu, bo on jest naprawdę bardzo kosztochłonny. Ja tego do końca nie rozumiem, dlaczego w mieście Kołobrzeg próbujemy tak kosztochłonny system zbudować sobie. Bardzo problemowy. Jak Państwo słyszeli, ilość problemów, które on urodzi, jest niezwykła. Będziemy chyba musieli, nie wiem, dodatkową policję zatrudnić w mieście, która będzie chodziła i grzebała tylko po koszach. A wspólnoty nie będą miały wyjścia, jak postawić strażników przy swoich koszach, żeby pilnowali, żeby ktoś im nie wrzucił do olbrzymiego kosza jednej reklamówki z butelkami, która uzna policja ją za to, że kosz jest nieposegregowany. Nie wiem, jak to Państwo sobie wyobrażacie, ale ustawienie tak wysokich różnic w opłatach za segregację i niesegregację jest totalnym błędem. Ja Państwu tylko przypomnę sprzed wielu lat historię, kiedy na Radzikowie pojawiły się kosze do segregacji, do butelek i do plastików, tylko tyle. Wszyscy mieszkańcy Radzikowa mieli 2 pojemniki na kosze i płaciliśmy wysokie opłaty za, bo się nie mieściły. Kiedy pojawiły się te zbiorniki, w ciągu roku wszyscy mieszkańcy przeszli na jeden kosz. Nie trzeba było żadnej policji, nie trzeba było żadnej metody, zachęty. To się samo stało, ponieważ ludziom było taniej mieć jeden kosz i zaczęli wynosić segregowane śmieci do koszy, gdzie ta segregacja się odbywała. Radzikowo segreguje odpady. Nie ma z tym większego problemu. I nie trzeba tam robić jakiejś rewolucji niepotrzebnej, obciążającej kosztami całe miasto, nie tylko Radzikowie, całe miasto. Bo tak to będzie z tego wynikało. Mnie w ogóle dziwi, że system, który Państwo proponujecie, jest systemem, który nie dotyka istoty rzeczy tak naprawdę. Nie skupia się na istocie rzeczy, skupia się na wiele innych rzeczach, takich jak wyłapywanie turystów, którzy ponoć nie płacą opłaty klimatycznej. To jest podnoszone, że to się uda wreszcie, bo tam będzie miał za tą wodę zapłacić. Skupia się na tym, żeby była jakaś tam większa sprawiedliwość. Ja się dziwię, że Państwo mówicie o sprawiedliwości, bo ten system nie daje nam wyboru na metodę sprawiedliwą. Bo proszę mi wybaczyć, jak my mówimy, że od gospodarstwa domowego, a wy mówicie, że to jest niesprawiedliwe, bo gdzieś mieszka 4 osoby, a gdzieś 1, a ja powiem tak, przepraszam, ale w waszej metodzie 4 osoby, które nie dbają o higienę, nie zużywają wody, z całą pewnością tworzą więcej śmieci, bo nie dbają o higienę. A inna rodzina, dwuosobowa, która wysoce dba o higienę, dba też o śmieci, więc ich nie produkuje, ale zużywa dużo więcej wody. Czy to będzie sprawiedliwe, że jedni zapłacą dużo więcej od tych drugich, gdzie ilość śmieci będzie odwrotna? Czy to jest sprawiedliwe? Nie jest sprawiedliwe. Ja się nie upieram, że nasza metoda jest sprawiedliwa, ale wasza też nie jest sprawiedliwa.
od zużycia wody nie ma sprawiedliwej metody, nie ma sprawiedliwej od lokali, więc to nie jest żaden argument, żeby wyrzucić naszą metodę do kosza. Przy czym nasza metoda oczywiście jest niesprawiedliwa, ale jest dużo, dużo tańsza. Dużo tańsza. W związku z powyższym, proszę Państwa, jeżeli chcemy, żeby mieszkańcy Kołobrzegu płacili mniej za to, to zatrzymajcie się nad tą wodą i pomyślcie, a nad całym systemem, bo nie chodzi naprawdę tylko o wodę. Także ja odnoszę wrażenie, że jeszcze chcę tylko zdanie powiedzieć na temat tych apartamentów słynnych, o których tu było chwilę wcześniej dyskusji. Ja jestem zdziwiony, że prezydent przedstawia pogląd, że jeżeli ktoś nie zadeklaruje, że nie zamieszkuje, a ma mieszkanie, Poznaniak sobie kupił, prawda, to nie będzie płacił, jak nie przyjedzie. Jestem tym zdumiony, bo nie przyjedzie, wody nie zużyje, nie zapłaci. Ale, proszę Państwa, kosz na śmiecie będzie miał, śmieciara będzie jeździła. Co z tego, że będzie trzepała pustym koszem? Koszty zostaną poniesione. I on ma za to nie płacić, tak? Przepraszam, dlaczego, się pytam. W świecie cywilizowanym, jak ktoś ma trzy mieszkania, to w każdym mieszkaniu osobno płaci za wywóz śmieci, czy je produkuje, czy nie. Ilość śmieci się nie liczy. Dzisiaj się ilości śmieci już nie liczy, bo to jest metoda, próba liczenia śmieci spełzła na niczym, ponieważ koszt samego liczenia jest droższy niż to wszystko jest warte. Dlatego można nie liczyć tych śmieci, ale trzeba obciążyć sprawiedliwie ludzi maksymalnie niską opłatą, maksymalnie sprawiedliwie. Metoda, którą my proponujemy, w naszej odczuciu równie niesprawiedliwa, ale dużo tańsza. Dziękuję. Bardzo proszę, adwokatem pan Andrzej Olifiruk. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ten długi wywód pana radnego Siarka Kalinowskiego w większości wypowiedzi odniósł się tutaj do regulaminu utrzymania i czystości porządku w gminie, który mamy już, przypomnę, kilka miesięcy temu przyjęty. I problemy, które tutaj pan radny Kalinowski poruszył dotyczące segregacji, sposobów segregacji, jak to będzie wyglądało w praktyce, praktycznie są związane ze wszystkim, w jednakowy sposób związane ze wszystkimi metodami, które dopuszcza ustawa. Ja jestem zdumiony tym, co pan mówi, że za samą gotowość do odbioru śmieci przez zakład, który będzie się tym zajmował, mieszkańcy, czy to Kołobrzegu, czy nie, będą musieli płacić, ponieważ ustawa mówi wyraźnie, że obciążani będą mieszkańcy za odbiór, a nie za gotowość, bo przecież śmieciarka, jak pan powiedział, nie przyjeżdża indywidualnie do jednego mieszkania, tylko przyjeżdża do całego bloku czy do całego budynku i zawsze takie śmieci są. Idąc tym tokiem rozumowania, wszyscy mieszkańcy powinni kasować bilety, ponieważ autobus jedzie i można do tego autobusu wsiąść. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Henryk Binkowski. Proszę Państwa, ja chciałbym, kontynuując wypowiedź kolegów na temat naszej uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co do procedury, podzielić się z Państwem taką uwagą, że ten sposób uchwalenia wyboru metody bez podawania jeszcze stawek jest do przyjęcia, bo wojewoda tego nie kwestionuje i inne gminy tą drogą szły i nie było żadnych problemów. Ale chciałbym wrócić, nasz wojewoda zachodniopomorski, ale chciałbym wrócić do jak gdyby istoty sprawy. Otóż ja myślę, proszę Państwa, że w ogóle ta ustawa, którą nam zaproponował parlament, to jest gniot. To jest taki gniot, że to szkoda w ogóle dyskutować na ten temat. Bo ja myślę, że to, co my dzisiaj robimy, jeśli chodzi o odpady, to według mojej oceny jest dobre i należało to udoskonalać, a nie wymyślać jakieś nowe systemy. I tak naprawdę 75% mniej więcej, tak ogólnie szacując, naszych mieszkańców będzie dalej działało według dotychczasowej metody, pomimo że my wybierzemy odwody, metodę odwody, którą Państwo forsujecie, bo wiem, że macie nałożoną dyscyplinę. Nie? No to w takim razie przepraszam, zobaczymy jak to będzie wyglądało w głosowaniu. Bo chcę Państwu zadać takie pytanie, bo znowu sobie trochę policzyłem i to wychodzi tak, 352 kilogramy, proszę Państwa, 352 kilogramy rocznie każdy z nas produkuje odpadów. Czyli krótko mówiąc, kilogram dziennie, czyli krótko mówiąc, 3 osoby w domu, 3 kilogramy dziennie, w tygodniu 21 kilogramów.
Jak ja to wszystko pozamieniałem na metry sześcienne, bo można te 352 przeliczyć, to jest 2,84 metra sześciennego i sobie pomnożyłem przez 49,40, bo taką mamy dzisiaj maksymalną stawkę od metra sześciennego, to mnie wychodzi, że przy propozycji pana prezydenta będę płacił 3-osobowa rodzina, 421 zł rocznie, a dzisiaj płacę 288. Zobaczcie państwo, ile drożej zapłacę na przykładzie tego wzięcia do wyliczeń tej wielkości 352 kg. I teraz kolejne pytanie o to jest takie. Przecież woda to jest podstawowy substytut do życia człowieka. Higiena, gotowanie, pranie i tak dalej. I spójrzcie państwo na mechanizm działania, który tworzymy, tak? Ja słyszę już, że tu się mówi o Mielnie. Proszę państwa, w Mielnie problem był tego typu, że Mielno to jest takie małe, to jest takie Radzikowo-Kołobrzeskie. To jest takie Radzikowo-Kołobrzeskie. I ja zawsze mówiłem, że w takiej miejscowości, gdzie wszyscy w 100% prowadzą działalność turystyczno-hotelową, system odwody przy tym gniocie byłby może i najlepszy. I to jest decyzja radnych. Ja też im tam tłumaczyłem, że to jest gniot, i żeby się zastanowili, czy jest w ogóle sens głosowania, bo nie wiem, czy państwo wiecie, pan wojewoda może nam ustalić stawki i tak dalej i wybrać metodę. I gdybyśmy byli mądrzy, to byśmy wszyscy w skali kraju zostawili to wojewodom, zobaczylibyśmy, co oni by wymyślili, prawda, w imieniu tego parlamentu. Gdybyśmy byli mądrzy, niech by oni się potrudzili i to zrobili. Tylko, że my jesteśmy zawsze lepsi od orkiestry i wychodzimy zawsze przed orkiestrę. I efekt jest tego taki, proszę państwa, że przy systemie odwody po prostu będę więcej płacił na przykładzie trzyosobowej rodziny. Natomiast system, który my proponujemy, jest systemem, który tak naprawdę działa dzisiaj w przypadku 75% mieszkańców naszego miasta. I stawkę, którą chcieliśmy państwu zaproponować, chcieliśmy namówić do tego, żebyście państwo najpierw ogłosili przetarg i żebyśmy po przetargu wiedzieli, jakie są faktyczne koszty, bo wychodząc z tej wielkości 352 kg, to ja podejrzewam, że jest to zawyżona wielkość produkowanych odpadów, bo podejrzewam, że tam siedzą również te odpady, które są na ulicach zbierane, na tych terenach, jak gdyby poza domami i to jest prawdopodobnie jakaś gusowska statystyczna wielkość. Ja nie znam, skąd się ona wzięła, a nie mam zaufania, proszę państwa, do urzędów, które nam serwują tego typu informacje, bo jak państwo wiecie, statystyka u nas jest znakomita i doskonała, wszyscy wiemy, że jest kiepsko i źle, tak? I narzekamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Marek Karpiniuk. Szanowni państwo, chciałem zabrać głos właśnie w sprawie takiej, żeby swój skromny głos oddać za odrzuceniem tego projektu uchwały. Nie wiem, czy państwo macie świadomość, ale istnieje tak zwana szara strefa w Kołobrzegu szczególnie, która trudni się właśnie wynajmem kwater i przy metodzie jednak za wodę będzie to naprawdę uwidocznione. A uśrednianie, powiedzmy, jakichś takich opłat typu za gospodarstwo domowe, to mi się kojarzy z czymś takim, że jak wzięto delikwenta, dali mu dwa wiadra wody, w jednej wrzątek, a drugiej zimna, lodowata, to czuł się średnio dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Danuta Adamska-Czyprzyńska. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mnie się też wydaje, że ustawa jest nie najlepsza, jest trudna. My mamy trudną bardzo w tej chwili sytuację, żeby ustalić odpowiednią stawkę. Żadna nie jest z tych stawek sprawiedliwa. I w sytuacji miasta tak uzdrowiskowego i turystycznego, jakim jest Kołobrzeg, no to nie mamy innej możliwości, jak ocenić, ile wody zużywamy, ponieważ tak jak mówiono, że są apartamenty, przecież żaden mieszkaniec apartamentu nie zgłosi, że przyjechał na weekend. Gdzie ma zgłosić? To jest, do tego właśnie jest ta ustawa o utrzymaniu porządku w gminach, która twierdzi, że musi płacić tylko wtedy, kiedy jest chociaż parę dni w miesiącu. No ale
któż to będzie sprawdzał, któż to będzie zgłaszał. Przyjeżdża, oświadczy raz w roku, że przyjeżdża w lipcu na 3 tygodnie i będzie płacił za lipiec. Natomiast doraźnie, przecież ad hoc przyjeżdżają ludzie, nie tylko właściciele tych apartamentów, ale jacyś ich znajomi, jakaś rodzina, wpadają na weekendy, wpadają na kilka dni, na 2 tygodnie. Przecież nikt nie będzie chodził, nie będzie sprawdzał, czy ktoś zamieszkuje dany apartament. Naprawdę ustawa jest niedoskonała, jest szalenie trudne do oceny i chyba pozostaje to liczenie tej wody, no bo nikt bez wody nie przeżyje, jak się tam gdzieś ulokuje w jakimś apartamencie. Takie powiedzmy propozycje, żeby od gospodarstwa domowego, no to gospodarstwo gospodarstwu nierówne, bo przecież wiecie Państwo, że jak jedna osoba, na przykład jakaś samotna emerytka używa mieszkania, no to znacznie mniej produkuje tych śmieci niż 6 osób, które tam powiedzmy zamieszkuje też gospodarstwo domowe. Więc jest to też bardzo niesprawiedliwy sposób naliczania. Mówiliśmy o odwożeniu śmieci, tu ktoś z Państwa prawda, wspominał, że drogie jest ta segregacja na miejscu posesji. Ja dość często bywam we Włoszech i tam rzeczywiście dziwiło mnie to, bo od dawna to istnieje, w domach jednorodzinnych oni wywożą te śmieci gdzieś w jakieś jedno miejsce zbiorcze, czyli segregują od dawna i to bardzo szczegółowo te śmieci, bardzo znacznie więcej jest tych pojemników na terenie tego danego gospodarstwa i oni potem to w samochód wsiadają i wywożą jakieś tam 2 kilometry dalej do takiego miejsca. Sami wywożą, sami, oczywiście, że tak. Także bardzo tego przestrzegają i być może, że my też kiedyś do tego dojdziemy. Ja byłam na początku bardzo zdziwiona, co to za utrudnienie, ale taka widocznie jest przeliczenie. No nie wiem, czy Włosi są praktyczni, czy nie, to możemy różnie oceniać w tej chwili. Także chciałam po prostu optować za tą propozycją obliczania śmieci od ilości zużytej wody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, prezydent miasta, pan Janusz Gromek. Chciałem powiedzieć ogólnie tak w imieniu wszystkich samorządowców, po jaką nam to wprowadzili, tą ustawę. Ale jest ta ustawa, dyrektywa unijna. Państwo, rząd wymaga od nas, żebyśmy wprowadzili. I teraz tak. Wy atakujecie naszą propozycję, macie rację. Ja mógłbym zaatakować waszą i też bym przyznacie rację, bo tak mówicie, że ani to, ani to, ani tamto, ani tamto, bo 4 można propozycje i żadna mi się nie spinała. Żadna mi się nie spinała. Ale odniosę się do tego, co powiedział pan radny Czarek Kalinowski. Panie radny, proszę nie mówić, że nie było konsultacji, bo 2 razy, że mi się spotkali u mnie w gabinecie na temat tylko śmieci. Proszę tego nie mówić. I pomysłu nie mieliście, dopiero wystartowaliście z tą uchwałą. To jest 2 szkoły są. Szkoła Gromka Platformy, czytaj, i szkoła SLD i Niezależnych. Jaka wygra, taka wygra. Nie będę sobie z tego tytułu włosów rwał. Ale ja twierdzę jedno, proszę Państwa, że tą dokładnie przygotowaną uchwałę naszą przez wiele miesięcy opracowywali urzędnicy na podstawie danych. Nie tak sobie gdzieś tam wyjęte z kapelusza. To jest po pierwsze. Po drugie, w Mielnie akurat jest pan sekretarzem, wie pan, że tam wodę wprowadzili też. Pan był, to znaczy nie był pan przeciwny, bo co pan mógł zrobić? Nie, pan jest tylko sekretarzem tam, ani radnym, to rada głosuje. Ale my mamy 3.30. W Świnoujściu, gdzie rządzi akurat SLD, jest woda i nikomu to nie przeszkadza. Nie? I tam około 5 zł. I to jak usłyszał prezydent Żmurkiewicz, ile my tu możemy mieć, mówi, chłopie, to wy będziecie dopłacali z budżetu. A się przestraszyłem. Ale mówię, ryzyko. W Szczecinie też koło 5 zł. W Koszalinie mieli wodę wprowadzić, ale pod wpływem sugestii radnych chyba i mieszkańców wprowadza od metrów chyba, tak? Dzisiaj szykuje się wielki protest przed ratuszem Koszalina, bo też się to nie podoba. Ale wojewoda przymusza samorządowców, czytaj mnie, radę, do tego, żeby jakąś tam uchwałę podjąć. I teraz tak, ja też jestem użytkownikiem śmieci i płatnikiem tego i chciałbym jak najmniej płacić. I nic nie powiedziane, że dzisiaj mamy te 3.30 i tam tą kwotę niesegregowaną inną, a za 2 miesiące, za 3 może ja wprowadzę uchwałę, która będzie pomniejszała te, bo jeszcze inne wyliczenia, albo po pół roku naszego działania. Też to segregowanie to jest takie, tak jak powiedział radny Mielnik, to jest nie do końca takie sprawiedliwe, bo ja
w domu, no ty masz zamknięte bramy wysokie, nikt ci nie przeskoczy, ale ja mam śmietnik przed... na zewnątrz? Tak? Na zewnątrz. Będzie szła ekipa pijąca piwo, otworzy sobie śmietnik, zrzuci nam butelki. Przyjedzie śmieciarz i powie tak, u Miednika, u Gromka nie ma segregowania. I walą, tak? Zgadza się? I gdzie tej sprawiedliwości można się doszukać? Trudna sprawa, ale jeszcze raz mówię, ja musiałem wprowadzić tą uchwałę, bo mnie przymusił wojewoda, bo wojewoda mógłby za chwilę, nie wiem, na dyscyplinę budżetową może mnie dać za to, że nie wprowadzam do podobrady Rady Miasta. Następna sprawa to jest taka, że ta ustawa to jest niebezpieczna i do momentu rozwiązania całego systemu, kto będzie wywoził to. No wiadomo, że ja bym chciał, żeby nasza spółka, bo nie po to spółkę mamy, 250 ludzi, naszych ludzi tu zatrudnionych, żeby ktoś inny to odbierał. Następna sprawa to mówią tak, no ale wy znowu urzędasów zatrudnicie. No do 15, no przecież w tej chwili zieleń tam zatrudnia iluś ludzi, którzy rozliczają, faktury wystawiają, pieniądze biorą i tak dalej, i tak dalej. A to spadnie na garnek urzędu i trzeba by albo tych ludzi tam przejąć, albo już to zatrudniać. Jednego już zatrudniłem, nie ukrywam, ale fachowca, który jest po studiach, który też pracował nad tą i pracuje nad tą uchwałą, bo my nie możemy za 5.12 w ten temat wejść. My musimy od wielu miesięcy nad tym pracować, bo jeszcze mamy ileś tam miesięcy, to jest krótki czas. Ja odnoszę się do tej propozycji i waszej opozycji i naszej, już nie będę dyskutował, bo to już nic nie da, po prostu albo przegłosujcie tą, albo tą, a zobaczymy, czas pokaże, jak to wyjdzie. No ale jeszcze raz mówię, przyznaję wszystkim głosom tutaj rację, że to jest wkurzające, niedobre i nie wiem, jak to wyjdzie do końca, ale jakąkolwiek metodę by i pokazywanie tutaj przez jednego z radnych, że to zależy od pieniędzy, no ja wiem, że zależy, ale oni, wy uchwałę wprowadziliście, no nie jakby niezgodną z prawem do końca. My bardziej. Ale nie wytykajcie nam tego, że my chcemy karać ludzi do 15. My nie chcemy, bo ja siebie też nie chcę karać, ani radni. I tak jak pan sugeruje, panie radny Bilkowski, że była dyscyplina i śmieje się pan. Nie było dyscypliny, ja pana informuję. I radny z Platformy będzie głosował tak, jak będzie uważał. Nikomu przy głowie pistoletu nie będę trzymał. Taka jest prawda. I więcej już głosu nie zabiorę, a żeby nie zabierać, to chyba wyjdę. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Dariusz Zawadzki. Przewodniczący, Wysoka Rado, ja również postaram się krótko zabrać głos. Najpierw sprawa taka nieduża, natury formalnej. Czy czasami w tym projekcie uchwały grupy radnych nie ma formalnego błędu? Mianowicie powołanie się na artykuł 6 od ustawy... no to jak już prezydent powiedział, to dobrze, to ja pominę to milczeniem. Niemniej jednak chciałbym kontynuować i tak, w Państwa autopoprawce do projektu grupy radnych definicja, w której mieszkanie równa się dom. Chyba zgodzimy się wszyscy, Szanowni Państwo, ponieważ na komisjach mamy przyjemność wielokrotnie na ten temat dyskutować, że ilość zużytej wody w Kołobrzegu jest miarodajnym wskaźnikiem ilości turystów, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Myślę, że tu każdy się zgadza, że dzięki temu możemy wiedzieć, czy ilość turystów wzrosła w naszym mieście, czy zmalała. Jeżeli w tej autopoprawce dom jest równoznaczny mieszkaniu, ja mam takie krótkie pytanie, czy jakim prawem na przykład dwuosobowa rodzina mieszkająca powiedzmy w dwupokojowym mieszkaniu ma płacić tyle samo, jak ktoś mieszkający w domku, wynajmujący w sezonie pokoje letnie. Przecież przyznamy się szczerze, że turyści, którzy przyjeżdżają do Kołobrzegu, również kupują nasze towary, korzystając z usług, a kupując towary, zostawiają i wyrzucają śmieci. Więc moim zdaniem z tego tytułu, no choćby wystarczy sobie przypomnieć, co się dzieje podczas Sunrise'u. Ile Kołobrzeżan żyje z tego, że wynajmuje lokale właśnie tym turystom. Zgadzam się również, że to nie jest do końca metoda sprawiedliwa, ale niemniej jednak według mojej osobistej oceny najbardziej wiarygodna i miarodajna. Problem może tkwić tutaj w innym jak gdyby temacie, mianowicie w sposobie rozliczania tego przez zarządców, ale to jest już inna osobna sprawa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Mielnik. Trwano, musiałbym się rzeczywiście zgodzić z panem prezydentem, że jest tutaj problem, tylko pan prezydent powiedział coś dla mnie bardzo istotnego. Dyrektywa unijna. Więc powiem w ten sposób, że jeżdżę troszeczkę po Unii Europejskiej i system funkcjonowania i rozliczania śmieci wedle dyrektywy unijnej jest normalny. A u nas powiem w ten sposób, że posłowie wymyślili coś, co jest po prostu nienormalne. Wczoraj w TVN-ie po godzinie 18, nie chcę podawać nazwiska posła, który był posłem, który pracował nad tą ustawą, który powiedział coś dla mnie zupełnie niezrozumiałego, ponieważ pan poseł w medium prywatnym powiedział to, że on pracował nad tą ustawą dlatego, że 30% śmieci ląduje w lesie. Więc powiem szczerze, nie wiem, do jakiego lasu pan poseł jeździ, bo ja lubię zbierać grzyby i często bywam w lasach i w parkach wokół Kołobrzegu. Jakoś nie widziałem sytuacji takiej, żeby 30% śmieci z Kołobrzegu było wywiezione do lasu. To tak a propos. Ale chciałbym wrócić do kwestii, do meritum. Pierwsza rzecz jest taka, że sens w ogóle dyskusji tego, że ja się tam podpisałem pod tą uchwałą, to jest taki, że wybór do dyskusji na temat wyboru metody śmieci miałem taki jak na początku XIX wieku przy zakupie Forda. Państwo znacie na pewno ten wybór niesamowity, jeżeli chodzi o kolor. Forda można było sobie kupić w każdym kolorze pod warunkiem, że on był czarny. Więc tu była metoda do rozliczenia, była dokładnie taka sama. To znaczy nikt sensownie, oczywiście kazano nam podkładać sobie samemu pod algorytmy, pod wszystko, ale z mojej wiedzy, jaką mam z urzędu, wniosek jest prosty. Urząd z góry założył, że ma być woda, po to tutaj panowie radni, a szczególnie Darek Zawadzki, jak gdyby powiedział dokładnie. Chodzi o to, że w lecie ludzie wynajmują, nie płacą, więc trzeba spróbować, znaczy nie płacą za wynajem, no powiedziałeś, że wtedy się więcej produkuje śmieci, a w tym momencie rozumiem, że za te śmieci nie było płacone. Dla mnie sytuacja jest taka, że to jest nieudolność, powiedzmy, nie powiem, że prezydenta, ale powiem w ten sposób, jest pewien problem, o którym od lat mówimy w mieście uzdrowiskowym. Ja od lat wnioskuję o tym, żebyśmy stworzyli coś takiego jak kartę turysty, która umożliwiłaby to, że każdy, kto przyjeżdża, wiedziałby, że w tej karcie ma za darmo, nie wiem, pójście na molo, raz basen, jeżdżenie komunikacją, tak jak jest w całej Europie. Każdy by żądał karty turysty. Każdy turysta, który przyjeżdża, płaci opłatę klimatyczną, 3 zł, drugie 3 zł dokłada budżet państwa. To jest 6 zł dziennie. I ułatwiali... Budżet państwa dokłada do ustawy, do w kwestie opłaty klimatycznej, proszę państwa, nie mylę się, budżet państwa dokłada 50%. W karcie, no tak, gdyby była karta, wiedzielibyśmy, bo każdy by się starał tą kartę turysta dostać, bo miałby coś za darmo. Jeżeli nic nie proponujemy, to po co on ma biegać za kwitami od wynajmującego, skoro nic z tego nie ma, to jemu to, przepraszam delikatnie mówiąc, wisi. Ale wrócę do wody. Wrócę do wody. Proszę państwa, jeżeli sytuacja jest taka, że dyrektywa unijna w Unii Europejskiej pozwala to, o czym pani doktor Czepczyńska powiedziała. Nasi ustawodawcy nie pomyśleli o jednej prostej rzeczy, że ludzie w Polsce są już wyedukowani i żeby potanić koszty, chcą wywieźć sami te śmieci. Bo tak jak pani mówi, tak jest w Austrii, tak jest we Włoszech, tak jest w każdym państwie cywilizowanym, że jeżeli przychodzi sytuacja taka, że ktoś chce płacić mniej, ma prawo sam wywieźć i zapłacić tylko za zmieszane. Zgłaszałem się tu ad vocem do pana prezydenta, ponieważ pan wymienił, że wielkich płotów nie mam koło domu. Życzyłbym sobie tego, żeby było tak jak gdzie indziej, że płotów w innych krajach nie ma. No u nas jeszcze budujemy, więc mam. Ale powiem, jeżeli chodzi o kwestię właśnie segregowania przy domkach jednorodzinnym, o tym, o czym powiedział pan prezydent Janusz Gromek. Kiedy wprowadzimy pojemnik, który będzie stał w miejscu na pojemniki, to rzeczywiście sąsiad może podrzucić. Ja o tym od lat, znaczy może nie od lat, ale od początku, kiedy mówię, podoba mi się system niemiecki, który nie dość, że nie trzeba kupować pojemników, nie dość, że ich nie trzeba myć, bo wystarczy tylko zakupić worki. Jak słyszałem polemikę ze mną pana naczelnika, który mówił, że jak się wrzuci, prawda,
szklane opakowanie i ten worek się przedrze, to powiem jedną rzecz. To wtedy się po prostu nie odbiera takiego worka. Wtedy ludzie w odpowiednim terminie wystawiają te worki i przyjeżdża samochód i to zabiera. Ale to jest tylko techniczne. Ale jeszcze chciałbym dwie rzeczy wrócić. Szarą strefę omówiłem, dyrektywę unijną omówiłem. Ona nie nakazuje nam tego, co nakazał nam Sejm, żebyśmy się zrozumieli. Ona jest zupełnie inna. Ona mówi o gospodarowaniu śmieciami, a nie mówimy o czterech metodach i nic więcej. Ja uważam, że urzędnicy w Urzędzie Miasta, gdyby dostali wolną rękę i powiedziane było, że mają zrobić tak, żeby system śmieci był proekologiczny i żeby był sensowny, wymyśliliby zupełnie lepsze rozwiązanie niż wymyślono to w Warszawie, ale nikt im na to nie pozwolił, bo narzucano pewien system. Ale wrócę do dwóch rzeczy dla mnie istotnych jako przedsiębiorcy. Nie powiem chyba rzeczy niesprawdzalnej, ale słyszałem ponoć, że cały świat na śmieciach zarabia. Bo to jest chyba pewnik. U nas okazuje się, że przy śmieciach segregowanych koszt ma być droższy, więc nie będziemy zarabiali. No, dla mnie to jest dziwne. Ale jeszcze jedną rzecz powiem jako przedsiębiorca. Zaskakuje mi jeszcze jedną rzecz. Proszę Państwa, przed chwilą dyskutowaliśmy o cenie wody. Cena wody ma podrożyć o 50%. Już nie mówię o tym, że płacić będziemy za... Znaczy 50 groszy, przepraszam. Nie mówię o tym, że mamy płacić za... część tam za gminy, ale jest jedna rzecz. Miejska spółka wodociągi i kanalizacji jest naszą spółką. My do ceny wody, do metra sześciennego wody i kanalizacji dorzucamy jeszcze jeden czynnik cenotwórczy. Czy nikt z Państwa się nie obawia, że w momencie, kiedy się okaże nagle, Pan tutaj jeden z drugim mówił, że przecież ludzie będą, no, oszczędzali, albo jedna osoba zużywa wody mniej czy więcej. Ale nikt się nie zastanowił nad jedną rzeczą, że kiedy cena wody wzrośnie na minimum 3,30, a przy kwestiach dużych wspólnot, gdzie nie ma możliwości jak gdyby segregowania, to prawie 100%. Proszę Państwa, dla mnie to jest dziwne, bo Państwo jak gdyby, znaczy powiem w ten sposób, to jest na takim przykładzie, ja już to mówiłem na komisji, powiem to jeszcze raz. Ja nie jestem w stanie wyprodukować ręcznie tego, co robię u siebie w firmie, w cenie Biedronki. To znaczy ja nie jestem porządnym przedsiębiorcą, bo ja powinienem w tym momencie polecieć do Biedronki kupić pieczywo, bo tam jest maszynowe i sprzedawać cudze. No przecież spółka miejska jest naszą własnością. I dzisiaj z mojego punktu widzenia przerzucenie tego na pryzmat wody, dorzucenie przy zmieszanych śmieciach 6,60 przy 7,90, to proszę sobie policzyć, ile będzie kosztował metr sześcienny wody i ścieków. Nikt się nad tym nie zastanawia, że działamy na szkodę spółki miejskiej. Proszę Państwa, ekonomia jest nieubłagana. 6,60 do metra sześciennego wody przy niezmieszanych śmieciach dochodzi. I ja nie wiem, który system jest bardziej społecznie akceptowalny. Powiem w ten sposób, pytałem się również ludzi o to, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj przy 7 czy 8 zł od osoby młode małżeństwo z czwórką dzieci płaci około 30 zł. Jeżeli sytuacja będzie taka, że pytałem się tych ludzi, ile zużywają i prosiłem o to, żeby spisali licznik, bo proszę Państwa, dzisiaj się nikt nad tym do końca nie zastanawia. I ja byłem sam w szoku, kiedy ludzie zaczynają mi podawać ilości między 19 a 25 metrów sześciennych miesięcznie czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci zużywa wody. Przeliczmy sobie przez system taki, że nie będą w stanie, nawet gdyby chcieli segregować, to i tak im nie odbierze nikt tego segregowanego, bo będą musieli płacić przez układ, tak jak będzie wspólnota zadecyduje, będą płacili takie kwoty. Mówimy o sprawiedliwości społecznej. Proszę Państwa, nie w każdym miejscu można podnosić slogan z minionej epoki. Sprawiedliwości społecznej nie ma nigdzie. Każdy musi zapłacić, ale my jesteśmy od tego, żeby podjąć decyzję i ja się upieram nad jedną rzeczą. Z punktu widzenia jako przedsiębiorcy dla mnie najlepszy system jest systemem najprostszym. I jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, bo dla mnie to jest po prostu szok. Tak jak mówiłem o tym, że my jesteśmy od tego, żeby dbać o interesy mieszkańców, żeby cena wody była jak najniższa, to powiem jedną rzecz. Mnie to nie interesuje,
że ktoś, kto ma pieniądze, chce być mieszkańcem Kołobrzegu, ponieważ ja mam we wspólnocie mieszkaniowej również lokal i wiem, jak to wygląda, i wiem, jak on jest obłożony. W tym momencie ci ludzie dostaną dzięki temu możliwość uniknięcia płacenia, tak jak płacą do tej pory. Bo do tej pory tu nie ma przedstawicieli, znaczy są przedstawiciele wspólnot, ale nie wiem, czy tego typu, o której ja mówię, bez względu na to, czy mieszkali, czy nie mieszkali, płacili. Dzisiaj sytuacja jest taka, że jeżeli nie przyjadą, w tym systemie nie odkręcą kurka wody, bo nie wynajmują. Proszę Państwa, nie wszyscy wynajmują mieszkania. Są ludzie, którzy nie chcą wynajmować mieszkania, je kupują. I jak mają ochotę, to przyjadą, jak nie mają ochoty, to nie przyjadą. W tym systemie mieszkaniowym dorzuciliby do wspólnego worka. To znaczy część mieszkańców Kołobrzegu zyskaliby na tym, że ktoś chce przyjechać do nas, ktoś kupuje u nas mieszkanie, bo jesteśmy kurortem, i za to, że mieszka w tym kurorcie i ma dodatkowe mieszkanie, po prostu musi do tego jeszcze zapłacić. Tak jest w całym świecie i powiem w ten sposób. Jeżeli ustawa na to nie pozwala, jak mówi pan wiceprezydent o likwiru, to ktoś, kto stworzył tą ustawę, nie myśli o tym, o czym się mówiło, o sprawiedliwości społecznej. Ponoć bogatszy ma dołożyć do biedniejszego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Bogdan Błaszczyk. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przysłuchując się tej dyskusji, odnoszę takie wrażenie, że na problem można by spojrzeć dwojako. Pierwsze to od założeń i celów. Po co on jest wprowadzany w Polsce? Czy po to, żeby nas udręczyć, czy po to, żeby mieszkańcom zafundować droższe koszty pobytu? No, chodzi przede wszystkim o odzysk materiałów. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Poczytałem sobie wzorcowy system, za jaki uważa się system szwedzki. Proszę Państwa, Szwecja też jest w Unii i w Szwecji każde miasto ma prawo wywozić i utylizować śmieci za pomocą własnej spółki komunalnej. My, w naszym Sejmie nie ostała się poprawka SLD do tej ustawy, która pozwalała gminom na użycie własnej spółki do celu publicznego. Jesteśmy w jednej Unii. Pytanie, komu i dlaczego na tym zależy, żeby u nas było inaczej. Po drugie, w Szwecji koszty całego systemu obniża się poprzez zbudowanie całego ciągu i systemu odzysku surowców wtórnych. I tam się nic nie marnuje. Tam każdy kawałek drzewa wyrzucony na śmietnik jest porąbany na zrębki, spalany w ciepłowniach albo w elektrociepłowniach, odzyskiwany jest z tego ciepło lub prąd. Na wysypisko wywozi się znikomą ilość śmieci. U nas takiego systemu nie zbudowaliśmy. U nas się prawie te odzyski, które będziemy osiągać, nie wpływają w ogóle na zmniejszenie kosztów. A całe koszty próbuje się przerzucić na tego, który te śmieci produkuje, czyli na mieszkańca. I drugie podejście, które powinno być właściwe gminom, to jeżeli już uszczęśliwiono nam takim systemem niewydolnym, drogim, to wyjść od interesu mieszkańca. I nie trzeba tutaj nic wymyślać, jak moi poprzednicy mówili, bo nasi zarządcy budynków mieszkalnych, nasi prezesi spółdzielni wyliczyli nam, przekonali nas empirycznie, ile przeciętny mieszkaniec płaci za śmieci nieposegregowane dzisiaj. I jeżeli ja, patrząc przez pryzmat własnej rodziny, i każdy mieszkaniec będzie ten system tak oceniał, jeżeli dzisiaj płacę 20 zł miesięcznie za wywóz śmieci, a w systemie, które proponujecie Państwo, będę płacił 80, bo ja nie wiem, z czego wychodzi średnia 3,2 zużycia wody w Kołobrzegu. Mam
rodzinę dwuosobową i nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy alkowy, jeśli powiem, że zużywamy 12 metrów sześciennych wody miesięcznie. I nie wiem, jak to się dzieje. Jak to się dzieje, że wychodzi 3,2 na mieszkańca? Tego nie mogę zrozumieć. Nieszczelny system. Ja myślę, że każdy, kto wyliczy swoje zużycie wody i pomnoży przez stawkę 6,6, to wyjdą horrendalne kwoty. Mało tego, przeciętny mieszkaniec Kołobrzegu nie zrozumie, skąd się te koszty biorą. My też nie rozumiemy. I dlaczego nie wyjść od tej metody? Ja wiem, że kontrowersyjna jest ta definicja od adresu, ale byłbym skłonny iść do sądu z tymi, którzy takie apartamenty w Kołobrzegu mają i udowadniać im, że mają płacić śmieci, a nie a priori ich zwalniać z tego obowiązku, a przerzucać koszty na rdzennego mieszkańca. Już ktoś tutaj mówił, że ktoś, kto kogo stać na apartamenty w Kołobrzegu i nie używanie tego apartamentu nawet, a wiem, że na przykład część osób z zagranicy ma takie apartamenty, przyjeżdżają tutaj i też się kłócą z sąsiadami w klatce. A dlaczego ja muszę płacić za domofon? Dlaczego ja muszę płacić za sprzątanie klatki? Dlaczego ja muszę płacić za ogrzewanie klatki schodowej? Mają poczucie niesprawiedliwości, ale płacą. A to dlatego, że mają komfort bycia posiadaczem. To jest taki system. My tym ludziom w Kołobrzegu podajemy za nasze pieniądze całą infrastrukturę wodociągową, systemu porządku, śmieci, dostarczenia im ciepła, dostarczenia im elektryczności. To nie jest tak, że oni nie mają żadnego obowiązku i a priori powinniśmy ich z tych obciążeń wszystkich zwolnić. No moglibyśmy się tutaj nawet troszeczkę poboksować, jeśli to prawo nie jest takie jasne. W interesie mieszkańca, a mieszkańcy byliby Państwu za to wdzięczni. Natomiast w tym wypadku ja współczuję prezydentowi tylko, że będzie się musiał zmagać i stanąć po pierwszych rachunkach, jakie dotrą do nas, do mieszkańców, stanąć w twarz z mieszkańcami i odpowiedzieć im, dlaczego tak drogo. I dlatego tutaj dyskutujemy i się przekonujemy, dlatego że powiedzieliście Państwo, że nie ma dyscypliny, więc szanowni koledzy i koleżanki, warto Was przekonywać i nie przyjmujcie na wiarę systemu, że mieszkańcy Wam za to podziękują, bo nie podziękują i stańcie po stronie mieszkańców, a nie po stronie głupiego systemu, który kto wie, czy ten system nie znajdzie się w koszu na śmieci, bo ta ustawa już została zaskarżona do Trybunału. Możliwe, że tak się to skończy. Jeszcze raz apeluję, stańcie po stronie mieszkańców. Posłuchajcie tych, którzy na co dzień ten system obsługują. To znaczy zarządców budynków, prezesów spółdzielni. Oni naprawdę lepiej wiedzą od urzędników, jak ten system działa, za co tam się płaci. Przecież teraz na zebraniach wspólnot większość wspólnot przyjmuje uchwały już z góry, a priori, stawki za niesegregowane śmieci, bo żaden zarządca nie podejmie się egzekwowania i dopilnowania tego, żeby na podwórkach te śmieci były segregowane. Dlaczego przyjmujecie te stawki, o których tutaj pan Kalinowski mówił, że trzeba mieszkańców karać za to, że nie będą segregować? Trzeba ich zachęcać, a więc nasze podejście jest bardziej słuszne. Nie różnicować tych stawek tak głęboko, bo to się nie da wyegzekwować. Nie da się ukarać mieszkańców ceną. Tylko trzeba budować taki system, który byłby bardzo bardziej przyjazny dla mieszkańców. Jeżeli chodzi tutaj to, co Darku mówisz, jeśli chodzi o domki jednorodzinne. No można by tu pomyśleć nad tym, co mówi pan Mielnik. Stworzyć jakiś taki system, żeby gospodarz domu jednorodzinnego, który wynajmuje na wczasy, a nie zgłasza, nie płaci opłaty klimatycznej, żeby mu się opłaciło zgłaszać. No bo trzeba przyjąć, że rzeczywiście część mieszkańców będzie takich, że będzie próbowała oszukać. Będzie przyjmowała gości, będzie prowadzić pensjonat, a będzie udawać, że prowadzi tylko gospodarstwo domowe i z tymi śmieciami coś będzie trzeba zrobić.
Natomiast żeby opłaciło się temu człowiekowi uczciwie zapłacić za śmieci, które produkuje, nawet z udziałem turystów. Nad tym systemem trzeba jeszcze pomyśleć, ale uważam, jestem przekonany, podstawiałem sobie do tego algorytmu tutaj w Excelu, który dostaliśmy, stawki i suma, którą miasto przewiduje uzyskać z całego systemu, jeśli zamienić tą ilość segregowanych, niesegregowanych stawki wzamiennie, to suma 25 do 30 zł załatwia sprawę. Ale wtedy ja bym płacił 25 albo 30, a nie 80. Bo w sumie to mieszkaniec na tym ucierpi. Nie system. A ja bym się nie bał, panie prezydencie, stanąć oko w oko z mieszkańcami i powiedzieć, że tak, ten system został troszeczkę niedoszacowany i musimy z budżetu te parę set złotych dopłacić, skorygujemy się w przyszłym roku, niż osiągnąć nadwyżkę miliona czy dwóch i potem co z tym zrobimy. Przy czym tej nadwyżki chyba nie będzie, jeśli ten system będzie taki drogi i taki marnotrawny. Bo myślę, że uszczęśliwiono nas czymś, za co wszyscy będziemy musieli gorzko zapłacić. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Janusz Gromek, prezydent miasta. Przewodniczący Wysokiej Rady, ja tylko bym chciał trochę stanąć w obronie apartamentowców, tak? Proszę Państwa, nie, ja o czym innym, bo tak tu się mówi o lekceważąco o tych mieszkających w apartamentach, o tych turystach. Do 15 to są nasi podatnicy też i zauważcie, że większość apartamentowców jest zajętych przez naszych mieszkańców. Mieszkających, tak, ludzie młodzi pokupowali, no nie, ale ja znam przecież bardzo dużo ludzi, którzy pokupowali te apartamenty i nie szachujcie tymi ludźmi, którzy mieszkają w tych apartamentowcach. A wracając do tego apelu, to jak pan powiedział, panie przewodniczący Błaszczyk, dołóżmy z budżetu. No chwileczkę, wołacie tak, od 60 lat ulgowe bilety, czy w ogóle darmowy przejazd na autobusy, baseny za darmo, coś tam za darmo, coś tam i tak dalej. Ludzie, no budżet jest ograniczony w swoich środkach finansowych, my już nie mamy z czego, a mamy przed sobą utrzymanie oświaty, utrzymanie pomocy społecznej, utrzymanie dróg, łatanie dziur, budowanie koło brzegu dalej. Także nie szachujcie tym budżetem. I ja też mógłbym powiedzieć, no tak, stanę w pewnym momencie, jak rachunek przyjdzie przed żoną, a żona powie, coś ty zrobił, nie? Może być tak. Ale my, jak się okazuje, nie mamy tej wiedzy do końca. I dajcie tą szansę. I proszę pana przewodniczącego nie apelować do radnych, bo ja też mogę zaapelować, wyrzućcie ten swój ten. A nie apeluję. Jak przejdzie, tak przejdzie. I skończmy tą dyskusję, bo tyle żeście dyskutowali na tych swoich komisjach, na klubach, to już nic nie da po prostu. Każdy ma swoje wbite myślenie na ten temat i będzie głosował tak, jak będzie uważał, tak jak serce mu przekaże. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Bogdan Błaszczyk, wiceprzewodniczący. Panie prezydencie, ad vocem, ja chcę powiedzieć, że właściciele apartamentów płacą nam podatek od nieruchomości, ale nie płacą bardzo ważnego składnika naszego budżetu, nie partycypują w tym budżecie, płacąc podatek od osób fizycznych. No nie wiem, ilu mieszka, ale chyba, a jeśli mieszka, to nie, to wtedy nie mówmy, że to jest apartamentowiec, czyli apartament. To jest wtedy mieszkanie normalnie i które ma adres. I coś jeszcze. Coś jeszcze. Aha, apeluje pan, żeby nie przekonywać. No, jeżeli nie ma dyscypliny, to trzeba przekonywać. A wręcz jest to konieczność. No po to tutaj gadujemy, żeby się coś tam przekonać. I myślę, że nikt z nas nie jest okopany tutaj w okopach, tylko słucha i werwikuje. A nuż mniejszość zwycięży, to wie. Bardzo proszę, pan radny Piotr Lewandowski, wiceprzewodniczący. Ja już bardzo krótko. Panie Bogdanie, nawet jakby była dyscyplina, to można przekonywać. To nie jest tak. Ale tak, do wypowiedzi tak, Andrzeja Mielnika, chciałbym się ustosunkować, nie ma akurat pana radnego, ale mówi, że jak to jest, że w naszym systemie nie będziemy zarabiać. O, nie jest tak. No, między innymi to rozwiązanie sejmowe, które nie dopuściło do rezygnacji z przetargów, świadczy o tym, że
to lobby śmieciowe, mówiąc w skrócie, jest bardzo silne, bardzo mocne i na tych śmieciach firmy, które wygrają przetargi, naprawdę zarobią, proszę mi uwierzyć. Trzeba mieć tylko nadzieję, żeby to wygrała nasza spółka. Sprawa kolejna. System, który był prezentowany wielokrotnie na komisjach, był omawiany w taki sposób, że on ma się bilansować. Przychody mają się zrównać z kosztami. Jeśli będzie nadwyżka, to ta kwestia była przedstawiona w taki sposób, że będziemy mogli zweryfikować, bo to nie jest tak, że podejmujemy uchwałę i koniec, kropka. Nie, możemy zweryfikować w przyszłości stawki, tylko dajcie szansę. Tutaj cały czas słyszę informacje, że nie będzie segregacji, wspólnoty nie będą segregować. A pytam, dlaczego? Dlaczego nie będą segregować? Według mnie, momencik, byłem ostatnio, widziałem 11-piętrowy blok, jest w stanie ta segregacja się odbyć. Proszę bardzo, jest w stanie się odbyć. Przepraszam. Proszę zgłosić się do głosu i dać swobodę wypowiedzi radnemu. Jest to do wykonania i ja uważam, że przedstawienie w taki sposób sytuacji, że 6,60 i koniec, kropka, jest straszeniem mieszkańców, niepotrzebnie. Trzeba wręcz przeciwnie, przeprowadzić bardzo zintensyfikowaną kampanię promocyjną, jeśli chodzi o segregację odpadów, przedstawić, jakie są tego korzyści. Poza tym na nasz kraj również są nałożone odpowiednie unijne normy co do odzysku, recyklingu odpadów i z tym musimy mieć świadomość, więc namawiajmy do segregacji odpadów, będziecie mieszkańcy płacić połowę mniej. Jeszcze jest jedna sprawa, tutaj była taka informacja, że nie możemy powiedzieć, iż jest coś takiego jak sprawiedliwość społeczna, interes mieszkańca. Absolutnie. Jestem zdania, że przedstawiona przez grupę radnych uchwała nie jest zgodna ze sprawiedliwością, nie jest sprawiedliwa społecznie, nie jest w interesie mieszkańców, między innymi mojej ukochanej babci emerytki, która nigdy nie zrozumie, że ma płacić tyle samo, co 4- czy 5-osobowa rodzina. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Artur Dąbkowski. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja rozmawiałem też z zarządcami, z mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni w osiedlu Podczele. To są najczęściej bloki takie 20, 25, 30 mieszkaniowe, 30 rodzinne. Ten system, który chcecie państwo teraz zaproponować i to, o czym mówił radny Mielnik, którego nie ma tutaj, on dla mnie mnie nie przekonuje, bo wyrównuje wszystkich tą samą, na tej samej szali kładzie. Większość mieszkańców i większość tych prezesów mówiło, że ten system, który teraz funkcjonuje, od mieszkańca jest najbardziej sprawiedliwy, ale on sprawdza się nie w mieście tego typu jak Kołobrzeg, co jest miastem uzdrowiskowym i miastem, który w okresie letnim i nie tylko letnim przejmuje kilkaset tysięcy w ciągu roku w Czasowiczów, gości, których bardzo chętnie tutaj zapraszamy, ale jest całkiem inna produkcja śmieci w takiej aglomeracji niż na przykład w gminie Kołobrzeg, gdzie, jak ktoś powiedział, Rada Gminy Kołobrzeg uchwaliła od mieszkańca 10 zł, jest rodzina dwuosobowa, czy dwóch starszych ludzi mieszka, babcia z dziadkiem, płacą 20 zł, wytwarzają mało śmieci, a w innym mieszkaniu mieszka, powiedzmy, 7-osobowa rodzina, wtedy wytwarzają więcej śmieci i płacą więcej. Dlatego od adresu to naprawdę nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością społeczną, bo wtedy osoby mało zamożne, starsze, emeryci, renciści, którzy z życiowej sytuacji, że już dzieci dorosły, wyprowadziły się, mieszkają same, nawet i w dużych mieszkaniach, trzy-czteropokojowych i będą musiały płacić identycznie jak właściciele domków jednorodzinnych, w których mieszka kilka rodzin pod jednym adresem, bo też takie sytuacje bywają, a jeżeli nie mieszka kilka rodzin pod jednym adresem, to w okresie letnim mają przemiał tak zwany turystów, gości, którzy produkują bardzo duże śmieci i osoby takie, które mieszkańcy Kołobrzegu, którzy mieszkają tu od lat i musieliby przejąć obowiązek i ciężar identycznego płacenia jak tamci. Nie ma doskonałej metody i to wszyscy to podkreślają, ja też się z tym zgadzam, ale ta metoda, którą teraz właśnie państwo omawiacie, ma naprawdę tą wadę, że ona jest niesprawiedliwa społecznie. A następną, którą będziemy omawiać, czyli sprawę rozliczenia za wodę,
ona wprowadzi to, że mieszkańcy Kołobrzegu, jeżeli przejdzie, nie będą płacili za wczasowiczów, za pensjonaty, za wczasowiczów, za turystów, tylko oni pokryją, będą partycypować w tych kosztach. Chociaż, tak jak powiedziałem na początku, uważam, że rozwiązanie w gminie Kołobrzeg jest najbardziej logiczne, ale nie w takim mieście jak nasze miasto. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Dorota Ojedemi. Ja chciałam powiedzieć, że w Europie Zachodniej już od lat ludzie segregują śmieci. Są do tego tak przyzwyczajeni, że gdziekolwiek nawet jadą, to już mają nawyk układania. To jest do recyklingu, to tu, to tam. Zauważyłam, że w Niemczech nawet butelki plastikowe oddaje się do supermarketów i za to się dostaje pieniądze. Nie wiem, kiedy to nastąpi w Polsce, ale widzę, że w ogóle się nasz kraj do tego nie przygotowuje, właśnie do tego typu recyklingu, gdzie na tym się zarabia wielkie pieniądze. Jedni z najbogatszych ludzi to właśnie ludzie, którzy mają recykling i odzyskują ze śmieci cenne surowce. No, u nas niestety ta ustawa tylko mówi o tym, że w sumie mamy dalej te same ilości śmieci oddawać. Nic się nie zmienia dzięki tej ustawie, więc jest to, tak jak mówiliśmy, gniot, bo ona w zasadzie tylko mówi nam, że mamy najwyżej segregować. I tutaj moje pytanie, że skoro się nic nie zmienia, skoro ta sama ilość śmieci będzie przez nas oddawana, nikt nie będzie z nas gdzieś tam odwoził makulatury, bo nie ma skupów makulatury, nikt nie będzie butelek oddawał plastikowych, bo nikt od nas tego nie chce, to dlaczego wychodzimy od tak wysokiej stawki? Do dzisiaj jakoś to funkcjonowało za niższą stawkę i nikt nie mówił, że to jest za mało, nikt nie mówił, że do tego się dokłada. Teraz nagle ta cena tak bardzo wzrosła i w zasadzie nic w zamian mieszkańcom się nie oferuje. Wręcz sami będą musieli zakupić sobie worki, mówi się kubełki, to, tamto. Także myślę, że powinniśmy zejść z tej stawki, bo rozmowy z mieszkańcami no, są przerażeni, że od ilości wody to jednak bardzo dużo zapłacą i niektórych po prostu na to nie stać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Dariusz Zawadzki. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Bardzo krótkie pytanie najpierw do pani Ojedemi, ponieważ uważam, że to jest bardzo istotne w tym, o czym my rozmawiamy. Pani powiedziała w poprzedniej swojej wypowiedzi, że około 1/3 mieszkańców Kołobrzegu mieszka na Radzikowie. Ja mam takie pytanie, ile z tej 1/3 mieszkańców na Radzikowie wynajmuje w sezonie swoje lokale turystom? Tak. No, nie wiem, pytanie było do pani Doroty Ojedemi. Jak pani Dorota Ojedemi zrezygnuje ze swojego prawa odpowiedzi, wtedy udzielę panu prezydentowi głosu. No, nie byłam przygotowana na tego typu pytanie, ale mamy tu urzędników, którzy mogą sprawdzić w ewidencji i bardzo bym prosiła o taką odpowiedź. Bardzo dobrze, tutaj prezydent się zgłasza, może otrzymamy odpowiedź. Bardzo proszę. A to związane właśnie było z podatkami, z klimatycznym. Jest domost w Radzikowie około 2000 albo i więcej, a zgłoszonych posesji było 91. Bardzo proszę, czy pan radny? Bardzo proszę, panie radny. Proszę włączyć mikrofon. Okej, słychać teraz. Nie, bo o co chodzi? Bo jak to, skoro teraz dyskutujemy, ponieważ wszyscy jesteśmy zgodni co do jednej rzeczy. Dostaliśmy zgniłe jabłko, które nie wiadomo jak ugryźć. I ja tutaj podeprzę się tymi danymi statystycznymi, które już prezydent Olichwiruk czytał, że w gminie Kołobrzeg jest 17 tysięcy gospodarstw domowych, w tym jednoosobowych 4192, natomiast dwuosobowych gospodarstw jest 4533. I naprawdę, tak jak właśnie rozmawiamy, panie przewodniczący, no, ja bym chciał poznać argument,
ponieważ jeszcze raz mówię, nie ma u nas dyscypliny i my dyskutując luźno w swoim gronie, przychylając się do tej propozycji, że tak powiem, od wody, popularnie nazywając, no wychodziliśmy z założenia, że to będzie najbardziej sprawiedliwie. I proszę teraz na przykład uzasadnić to, że jedno czy dwuosobowe gospodarstwo zapłaci tyle samo na przykład co domek na Radzikowie, gdzie tam mieszka być może większa rodzina, a na pewno większe pomieszczenie, które jest wynajmowane w sezonie dla turystów, którzy wiadomo też produkują śmieci, dużo więcej i częściej niż na przykład przeciętna dwuosobowa albo jednoosobowa rodzina. Bardzo proszę, do kogo pan kieruje pytanie? Nie, do... No ale mamy porządek. Teraz muszę dać głos radnemu Jackowi Woźniakowi. Szanowni Państwo, ja się kiedyś interesowałem tym, o czym ty, Darek, mówisz i potwierdzam to, co mówił Janusz Gromek, że na ileś tam tysięcy zabudowań tylko niecałe 100 było zgłoszonych do prowadzenia działalności gospodarczej, ale tego są właściwe służby, żeby to kontrolować. Tylko jak mogą kontrolować, skoro kontrolują tylko tych, co się zgłosili? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Z kolei mnie zainteresowała wypowiedź kolegi Artura Dąbkowskiego. I myślę, że nie rozumiemy swojej roli w Radzie, kolego Arturze, bo jeżeli my się spotykamy z wyborcami, z mieszkańcami, którzy przekonują nas do określonego zachowania, to my na to reagujemy i formą tej reakcji było przygotowanie własnego projektu uchwały. Z kolei twoi mieszkańcy Podstrzela, twoi wyborcy przekonują cię, że jednak od osoby byłoby bardziej sprawiedliwe. Nawiasem mówiąc, wśród Polaków jest takie przekonanie, że od osoby jest najbardziej sprawiedliwym systemem, chociaż to nie jest do końca prawda, oczywiście my o tym wiemy, nie? To co stało na przeszkodzie, żebyś przygotował swój własny projekt uchwały? My byśmy ci pewnie go poparli, żeby tylko go przedyskutować. Ja podkreślam jeszcze jedną rzecz, o której tu już mówili moi koledzy przede mną. My wskazujemy Państwu najtańszy system. Najtańszy to znaczy, że i będzie tańszy dla mieszkańców Kołobrzegu. Ja rozmawiałem z koleżankami, kolegami, którzy mieszkają na Radzikowie. Zresztą siedzą przy tym, ileś tych osób siedzi przy tym stole. Weźcie sobie taki kwitek, który dostajecie umowę z Zieleni Miejskiej czy z jakiegokolwiek innego przedsiębiorstwa i sprawdźcie, ile miesięcznie płacicie. Jestem przekonany, że mało kto będzie miał tam napisane, że płaci więcej niż 30 zł miesięcznie z tego tytułu. Tak samo średnia opłat w mieście Kołobrzeg u niektórych jest 18, nie? Ale u niektórych jest 27. Średnia jest gdzieś około 25. Dlatego mówimy, że to jest taka baza. I słuchajcie, ten system hula i buczy w tej chwili, to znaczy wszystko się spina. Jeżeli nas się zobowiązuje, nas, kraj, do dodatkowego odzysku, to w mojej ocenie zamiast forsować systemy, które od kilkudziesięciu lat na Zachodzie przestają już funkcjonować i na przykład tam się odchodzi od segregacji u źródeł, chociaż ludzie są przyzwyczajeni do tego przez te kilkadziesiąt lat funkcjonowania systemu i to robią. Tam się odchodzi od tego systemu i się zobowiązuje przedsiębiorstwa, które odbierają odpady, żeby tam następowała segregacja. Ja bym chciał przy okazji tej sprawy, bo za chwilę będziemy mówić jeszcze o wodzie, tam, kolego Piotrze, pokażemy ci sprawiedliwość społeczną. Przy tym systemie, myśmy całkiem nie tak dawno temu wspierali utworzenie spalarni w Koszalinie. Wiecie, że przy okazji funkcjonowania tego systemu, jak on zacznie naprawdę funkcjonować w sposób prawidłowy, ta spalarnia splajtuje i zbankrutuje i nie będzie miała prawa bytu, nie? Chociaż forsuje ją jeden z lokalnych posłów, żeby to jednak tam w Koszalinie funkcjonowało. Co więcej, i my wchodzimy do tego systemu jako ci, którzy będą tam dostarczali swoje, mają w perspektywie czasu dostarczać swoje odpady. Ja bym chciał, żebyśmy może kończyli rozmowę na temat na przykład kolejnego projektu uchwały, bo tam też będzie pewnie burzliwa dyskusja. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pani radna Dorota Ojedemi. Tu kolega mi wyjął właśnie z ust, miałam odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że tak dużo domów, a tak mało zgłoszonych działalności. No niestety, no tu nie ma chyba kontroli nad tym i po prostu trzeba się widocznie tym zająć, skoro tak jest, ale nie można się z tego śmiać, bo ten, kto wskazuje w ten sposób, na siebie wskazuje cztery palce. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Artur Dąbkowski. Panie przewodniczący, ja króciutko ad vocem do radnego Jacka Woźniaka.
Panie radny, ja mam świadomość, bo pracuję już trochę w Radzie, nie jak wyglądają procedury i ja, kiedy przyjdzie taki moment, mogę złożyć w każdej chwili jeszcze tutaj na sesji taką poprawkę, bo ma pan świadomość tego, że Sejm zmienił i Senat zaakceptował to, że mogą być dwie metody i że część miasta może być objęta jedną metodą, a część drugą. Ja panu mówię, jakie są odczucia po moich spotkaniach i mam do tego prawo głośno mówić, że większość uważa, nie tak jak pan mówił przed chwilą, że spotykał się pan z zarządcami spółdzielni i mówili, że najlepsze rozwiązanie jest od adresu. A ja na przykład ze swojego doświadczenia wiem, że ludzie chcieliby, żeby było najbardziej w ich mniemaniu sprawiedliwie, żeby było to od ilości zamieszkałych osób w danym mieszkaniu, żeby nie dochodziło do paradoksu, że samotna osoba bądź dwójka starszych ludzi płaci takie same obciążenie finansowe jak rodzina 6-7-osobowa, jeśli miałoby być od adresu. Ja to bardzo się cieszę, że tak nie będzie. Ja widzę wady w każdej z tych projektów uchwał, które są tutaj dzisiaj. Swoje odczucie powiedziałem, że dla mnie najlepiej by było w takim segmencie, jak zamieszkują mieszkańcy osiedla Podczele, żeby to było od osoby. A jeszcze jedną rzecz, którą chciałem się odnieść, że 3,30 za w tym projekcie następnym odwody za śmieci segregowane, to nie jest kara dla mieszkańców, to jest zachęta. Moja córka mnie przyucza, mamę, babcię, wszystkich, żebyśmy te śmieci segregowali. Nam już jest się ciężko nauczyć, bo już mamy jakieś nawyki ze swojego doświadczenia. To chodzi o edukację. A teraz dostanę podwójną motywację, bo po pierwsze finansową, po drugie edukacja ekologiczna dzieci jest, chyba każdy stwierdzi, już na wyższym etapie niż nas, osób dorosłych, że będzie mi nawet wstyd, że nie segreguję tych śmieci. Dlatego będę je segregował, już je segreguję, bo mamy możliwość już segregować śmieci. A teraz, jeżeli będzie motywacja 100% tańszej ceny za śmieci segregowane, myślę, że zmobilizuje to bardzo dużą grupę mieszkańców Kołobrzegu. I po trzecie, na koniec, istnieje obawa cały czas pomiędzy tymi osiedlami, które nie słyną jakby z tego, że są prywatnymi pensjonatami, że będą płacić koszty tych wczasowiczów i turystów, którzy mieszkają w kwaterach prywatnych, a mówię tutaj o dzielnicy przede wszystkim zachodniej i o Radzikowie, a centrum miasta, czy ogrody, czy dzielnica Podczele, tam cały ten segment wynajmowania kwater jest dużo, dużo mniejszy niż w tych osiedlach, o których wcześniej powiedziałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Andrzej Olifiruk, zastępca prezydenta. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałem tutaj odnieść się do dwóch kwestii poruszanych w trakcie dyskusji. Szanowni państwo radni, jestem zmartwiony tym, że a priori przyjmujemy, że nie będzie segregacji, że wspólnoty nie będą segregować. I dziwi mnie to, coś takiego w ustach radnych, skoro tyle pieniędzy wydajemy na edukację młodzieży i zamiast mówić o potrzebie segregacji, o wynikających z tego korzyściach, przyjmujemy a priori, że takiej segregacji nie będzie. Jako przykład podam taką sytuację, która miała miejsce kilka tygodni temu. Odwiedziła mnie mieszkanka Kołobrzegu, już mieszkanka Kołobrzegu, po 25 latach mieszkania za granicą, kupiła tutaj nieruchomość z zamiarem osiedlenia się na stałe, tutaj mieszka. Nie będę mówił gdzie, żeby nie identyfikować zarządcy. Chodzi o to, że mówi tak, panie prezydencie, jestem chora, jak muszę rzucić butelkę szklaną, czy plastikową, czy papiery do jednego kubła. Jeden kubeł mamy na posesji. Ja mówię, no to dlaczego zarządca pani tego nie zapewni? Mówiłam, prosiłam, ale odpowiedział mi, a pani wie, ile to kosztuje? Niech pani idzie do prezydenta, niech prezydent pani wstawie. Takie słowa usłyszała od swojego zarządcy. Wejście w życie tej uchwały, tej ustawy, taki problem zlikwiduje. Ad vocem tego, co powiedziała pani radna Dorota o Jedemii, chciałbym tutaj powiedzieć, że jednak coś ta ustawa, pomimo swoich wad i luk, coś zmienia, bo będziemy mogli wszystkie śmieci oddać i będzie zieleń miejska, jeżeli wygra albo inny zakład, będzie miał obowiązki te śmieci przyjąć. Ja 2 tygodnie temu brałem udział w spotkaniu z dużą grupą działkowców, z ogródków działkowych imienia Emilii Gierczak. Jeden z działkowiczów mówi tak,
Mamy spisaną umowę z zakładem zieleni o odbiór odpadów, ale co z tego, skoro ten pojemnik nie wystarcza, bo za chwilę przywożą ludzie, widać po asortymencie tych śmieci, po ich morfologii, że to są odpady domowe z domów. Właśnie przeciw takim działaniom ma ta ustawa, ta uchwała przeciwdziałać. Nie będzie trzeba tych śmieci wywozić do obcej posesji czy na swoje ogródki działkowe. Będzie je można zostawić pod domem i zakład, który się zajmie odbiorem odpadów, będzie musiał je odebrać. Jeszcze jedna rzecz dotycząca rzekomej niższej kosztów obsługi tego systemu. Szanowni Państwo, gro kosztów to jest niezależna od metody, bo trzeba pamiętać o tym, że nowelizacja ustawy nakazuje obowiązek egzekucji, przerzuca obowiązek egzekucji tych opłat na samorządy, a kwestia najdroższa i najkosztowniejsza jest kwestia rozliczeń, wyliczenia wskaźników i sprawozdawczości, która jest jednakowa dla wszystkich metod. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Wiesław Parus. Szanowni Państwo radni, gdzieś może być 20 lat temu, może więcej, istniał w programie numer 3 taki cotygodniowy wykład profesora mnemologii stosowanej Jana Tadeusza Stanisławskiego o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Za tydzień odwrotnie było. O wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. To mi przypomina tą dyskusję. Za każdym razem miał rację. Tu w tej chwili kto nie zabierze głos, ten ma rację. W zależności od opcji, czy jest wyższe, jak mówię, to święto, czy to. Szanowni Państwo radni, dajmy już naprawdę spokój, bo będzie za chwilę nowa uchwała, też będzie, że tak powiem, podobna, że tak powiem, dyskusja. Tak mi się to wydaje. A tak jak jeszcze, żeby jednak spuentować to wszystko, ja nie mówię, że któraś tu jest zła. Mnie tylko mam, może mi ktoś odpowie, może prawdopodobnie pan radny Jacek Woźniak, że wprowadzenie tak zwanego ryczałtu od gospodarstwa domowego trochę mi się mija z ideą tej uchwały, a tej ustawy, którą mamy, że tak powiem, na podstawie której wprowadzamy. Po prostu może to jest niedopracowane, może nie dosłyszałem, ta cena mi brakuje. Nie ma ceny zasegregowane, segregowane i niesegregowane. Ideą tej uchwały na podstawie tej ustawy jest segregacja śmieci. Myśmy o tym zapomnieli, a to powinno w tym wypadku przeważać. Na koniec, panie przewodniczący, stawiam formalny wniosek o zamknięcie listy mówców. Naprawdę powiedziane było dużo. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem radnego Wiesława Porusa, by zamknąć listę mówców? Proszę o wyrażenie swojej woli w drodze głosowania. Możemy prosić o stronę głosowania? Bardzo proszę. Kto jest za zamknięciem listy mówców? Kto jest przeciw i kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Proszę o podanie wyników głosowania. Za zamknięciem listy mówców głosowało 9 radnych, przeciw 5 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że lista mówców jest zamknięta. Patrzyłem, były 4 nazwiska na liście mówców. Bardzo proszę, wróćmy do tej listy. Kto tam był w kolejności? Bardzo proszę, pan radny Antoni Piwowarczyk. Kto zginął po drodze? Czy pan radny Błaszczyk rezygnuje ze swojego głosu? W drodze wspaniałomyślności. Nie, skoro już jest bardzo proszę włączony. Chciałem tylko tutaj wyjaśnić panu Domkowskiemu, no ale wyszedł, więc nie ma chyba co wyjaśniać, który twierdzi, że sprawiedliwie jest od mieszkańca. Co innego sprawiedliwiej, a co innego taniej. To są dwie kategorie. My też twierdzimy i z naszej konsultacji wynika, że mieszkańcy mieliby poczucie sprawiedliwości, jeśli by mieli przekonanie, że płacę za to, co ja sam robię. Każdy inny system jest uśrednieniem, ale od mieszkańca to się wiąże z tym, że trzeba sprawdzać wiarygodność danych. Ludzie oszukują, kręcą pod tym względem, będą próbowali system jakoś ominąć. W związku z tym trzeba wdrożyć kontrolę i stąd ten system się podraża. I dlatego my mówimy, że lepiej na ołtarzu
kosztów położyć tą sprawiedliwość pana Dąbkowskiego, a obniżyć koszty. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pana radny Antoni Piłowarczyk. Panie przewodniczący, szanowna rada, panie prezydencie. Mówimy. Otóż może ja odejdę od naszego podwórka i może jakiś spróbuję rzucić odrobinę światła, co się dzieje, w jakiej sytuacji jesteśmy. Otóż spośród 27 krajów Unii Europejskiej, jedynie Polska i zdaje się, jak się nie mylę, Węgry, nie wprowadzili systemu, który obowiązuje w pozostałych krajach, dotyczący zagospodarowania odpadów, śmieci. Otóż nie padło stwierdzenie, informacja, że podstawowym celem Unii, która pewne dyrektywy, zobowiązania wobec swoich członków uczyniła, chodziło o przede wszystkim, tam są trzy elementy, ale chodzi o recykling. W tej chwili w Polsce recyklingowi podlega zaledwie 10% odpadów. W krajach Unii Europejskiej jest to wynosi 40%. Zgodnie z tą dyrektywą, z tym zobowiązaniem do 2020 roku wszystkie kraje Unii Europejskiej mają osiągnąć poziom minimum 50%. Proszę zobaczyć, proszę porównać, ile mamy do nadrobienia. Ale jest, proszę również zwrócić uwagę, że państwo polskie, nasz rząd, w tym wypadku rękoma swojej większości w parlamencie, w Sejmie Polskim, zafundował nam Polakom ustawę, którą wszyscy krytykujemy. I jakby taki gorący kartofel podrzucamy, odrzucamy między sobą, czy mówiąc inaczej, tą żabę trzeba zjeść. Otóż, proszę państwa, do tej pory instytucja państwa nie stworzyła praktycznie żadnego systemu, ażeby mieszkańcy, obywatele mogli chociażby segregować. Oczywiście jakieś tam namiastka, gdzieś tam inicjatywa lokalna spowodowała, że takie coś jest. U nas nie ma systemu, w ogóle nie istnieje. I co najgorsze, cały cel, który mamy do 2020 roku doprowadzić, haracz mają zapłacić obywatele. To my, mieszkańcy naszego kraju, z naszej kieszeni będziemy próbowali doprowadzić do tego, żeby recykling objął aż 50% odpadów. Tutaj nie chciałbym już wchodzić, bo tu już wielokrotnie niektóre elementy były powtarzane. Otóż może tylko do dwóch się odniosę. Mówiło się o sprawiedliwości społecznej. Proszę państwa, jeżeli przykładowo podam państwu, może państwa zaszokuję. Ja w tej chwili, jak się nie mylę, mieszkamy we dwójkę w mieszkaniu i płacimy za wywóz śmieci coś tam w granicach 16 z groszami. Jeżeli tutaj zaproponowane przez Wydział Komunalny, przez Urząd Miasta stawki 6,60 i 3,30, to ja zapłacę chyba czterokrotnie więcej. Powiem, tutaj była próba bronienia, że segregacja, tak, zachęta 30%, tylko będą, że tak, 100%, to nie wiem, ale mi chodzi o to, że aż 70% zakłada się, że będą to segregowane śmiecie. Proszę państwa, nie chcę nikogo obrażać. To jest pobożne życzenie, to jest utopia. Proszę zobaczyć,
Ja nas znam obok siebie, gdzie mieszkam, jest potężny blok 10-piętrowy i właścicielem grunt, własność, na którym on postawił, jest w zarysie budynku, gdzie oni wystawią te swoje śmietniki czy cokolwiek. Przecież to jest nierealne. W ogóle nie ma żadnego skupu odpadów, nie ma nic. I naturalnie tutaj już był podnoszony głos, że ktoś tam jeden i odpowiedzialność płynie zbiorowa jest. No przecież mówię, to jest zwykła utopia. Oczywiście każdy z nas tu zagłosuje zgodnie z własnym przekonaniem. Mnie przekonuje jedna rzecz, że tutaj mówienie o sprawiedliwości społecznej i po prostu mija się z rzeczywistością. To jest będzie niemożliwe. Jeżeli mam zapłacić 6,60 za metr sześcienny wody, a tyle będę płacił. I to raczej będą odwrotne proporcje. Daj Boże na początku, że było 30% tych odpadów segregowanych. Więc wszyscy dostaniemy, krótko mówiąc, po kieszeni. Natomiast ten projekt, jeżeli zakładamy, że do tej pory gospodarstwo domowe płaciło około 20 do tych 27 zł, to jest dla mnie przekonujące i wystarczające i nic więcej. Ja patrzę, nie próbuję mędrkować, nie próbuję jakieś tam filozofii odstawiać. Ja patrzę w jakiś sposób zwykłym, jak to się mówi, chłopski rozum, krótko mówiąc. Dziękuję i przepraszam, że tak długo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Robert Artur Mikołajek. Dziękuję, że na odwrót. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę Państwa, ja podam przykład na swojej wspólnocie. Jest to jedna z największych wspólnot mieszkaniowych w Kołobrzegu. To są bloki przywschodnie, azbestowe, te słynne mieszkań 139, dodatkowo lokali przynależnych do tego bloku około 14. I powiem Państwu, jakie były początki segregacji w tym bloku. 4 lata temu mieliśmy sypy. Te sypy wszystko przyjęły i wszystko oddały, tak to mówię, złośliwie. 4 lata temu przekonałem mieszkańców tego bloku, jak sam zarządzałem w wspólnocie, żebyśmy sypy pozamykali i segregowali śmieci. Już pierwsze kubły, czyli plastik, szkło, pojawiły się 4 lata temu. Tu jest obecny dyrektor zieleni, może powiedzieć, jak często te pojemniki są opróżniane. Zamknęliśmy sypy, dostęp do sypów mają tylko ludzie i mają na kluczki pozamykane i segregujemy już śmieci. Trwa to już 4 lata. Co jest głównym przyczyną dzisiejszej uchwały? Jedna rzecz, segregacja śmieci, proszę Państwa. I mówienie w tej chwili, podawanie przykładu pana Bogdana, szwedzki, Andrzej, niemiecki. Ci ludzie już, proszę Państwa, od 20 lat segregują śmieci. I po prostu prawda jest taka, my Polaków też musimy nauczyć segregacji śmieci. I wierzę w to głęboko w to wierzę, proszę Państwa, że jeżeli pojemniki kolejne w naszych sypach, tam gdzie mamy pojemniki, już nie sypy, tylko te miejsca na kosze się ukażą, ludzie będą segregowali te śmieci. Jeżeli zauważą, że po prostu jest to różnica taka finansowa pieniążków, one będą w dalszym ciągu segregowane, bo już są segregowane. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Jacek Woźniak. Ja chciałem się odnieść do tego, co Wiesław Parus mówił, ale już mi wypadło z głowy, co on mówił w ogóle. Bo... Z kolei, ja też mogę powiedzieć, że my segregujemy. Mamy taki kosz na plastikowe butelki i obok normalny kosz, do którego się wszystko wrzuca. Jak się przejrzy ten kosz, do którego wszystko się wrzuca, to tam też plastikowe butelki są. I podejrzewam, kolego Arturze, że u was dokładnie tak samo to funkcjonuje. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, udało nam się dobrnąć do końca. Ponieważ tak jak mówił kolega radny Wieczorek, jest to dzień drzemki w pracy, a przekonaliśmy się, że może to być przyjemny dzień, ale równie niebezpieczny, jak było w moim przypadku. Dlatego przypomnę, że jesteśmy w punkcie 3, podpunkt 5, podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to projekt grupy radnych. Dyskusja została zamknięta. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie wniosek Komisji Komunalnej o odrzucenie projektu uchwały. Jest to wniosek najdalej idący. Kto z Państwa radnych jest za odrzuceniem projektu uchwały? Kto jest przeciw i kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania. Za odrzuceniem projektu uchwały głosowało 11 radnych, 8 radnych było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że Rada odrzuciła projekt większością głosów. Przechodzimy do punktu 3, podpunkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Proszę Prezydenta Miasta o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Projekt wraz z uzasadnieniem został Państwu przekazany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powyższy projekt opiniowała Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych. O przedstawienie opinii proszę Panią Radną Krystynę Strzyżewską, Przewodniczącą Komisji. W zastępcy bardzo proszę Pan Bogdan Błaszczyk, członek Komisji. Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych większością głosów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje do Rady o jej odrzucenie. Głosowanie 2 za, 4 przeciw. I Komisja Komunalna. O przedstawienie opinii proszę Pana Radnego Piotra Lewandowskiego, Przewodniczącego Komisji. Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje do Rady o podjęcie uchwały bez poprawek. Głosowanie 4 za, 3 osoby przeciw. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej proszę Pana Radnego Piotra Lewandowskiego, Przewodniczącego Klubu. Nasz klub, zresztą tak jak było już mowa w dyskusji, poprze ten projekt uchwały. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej proszę Pana Radnego Jacka Woźniaka, Przewodniczącego Klubu. Biorąc pod uwagę, że przy wyborze tej metody brak jest związku z zasadą zanieczyszczający płaci, będą problemy z weryfikacją danych. Chodzi o dane o ilości zużytej wody wraz z danymi mieszkańca. Są to dane osobowe i na przykład spółka wodociągowa nie ma prawa ich udostępnić nawet prezydentowi miasta. Biorąc pod uwagę to, że poszkodowane będą przy tej metodzie osoby dbające o higienę, inaczej nazywana jest ta metoda podatkiem od higieny. Biorąc pod uwagę to, że będzie zaniżanie ilości zużytej wody. Podejrzewam, że większość mieszkańców rozważy zakup zmywarek i innych elementów, które będą prowadziły do oszczędności wody i będzie uderzało to w naszą spółkę wodociągowo-kanalizacyjną. W związku z tym, że ludzie, mieszkańcy, społeczeństwo uważają za jedną z najbardziej niesprawiedliwych metod, że będzie utrudnione rozliczanie poboru wody na węzłach grupowych. Ja tutaj powiem taką kwestię, a mianowicie tu będzie liczone na węźle. Dopiero potem będzie to rozbijane na mieszkańców. Może dochodzić do niekontrolowanych wycieków w tej sferze już opomiarowanej, więc to będzie również obciążało mieszkańców. A nawiasem mówiąc, wynik z węzła nigdy nie jest sumą poszczególnych liczników w domach. No i biorąc pod uwagę taki może lapidarny przykład, ale w okresach, kiedy jest susza, wody zużywa się po prostu więcej. Nasz klub będzie głosował przeciw, rozwiniemy pewne elementy w dyskusji. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Niezależnych Razem dla Kołobrzegu proszę Pana Radnego Cezarego Kalinowskiego, członka klubu. Klub Radnych Niezależnych, szczerze mówiąc, już zmęczony jest tą dyskusją. Wydaje się, że nieprzekonanych nie przekonamy. Wszystkie argumenty, które mieliśmy, już powiedzieliśmy, nie chcielibyśmy się powtarzać. Tą metodę oczywiście uznajemy za złą metodę, niezwykle kosztochłonną i generującą masę problemów dla mieszkańców i dla całego systemu, a co najgorsze podrażającą cały system i w związku z tym będziemy głosować przeciwko. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę Pan Radny Jacek Woźniak. W dokumentach, które dostaliśmy pracy nad tym projektem i nawet wcześniej, jest taka pozycja koszty. Do obsługi tej metody
będzie konieczność zatrudnienia aż 4 osób. To jest kilkaset tysięcy złotych w skali roku, więc to jest jeden z tych kosztów, którego można byłoby uniknąć, stosując inną metodę. Z kolei ja, proszę szanownych Państwa, wiem, że na ludzi działa słowo pisane i pokazywanie na konkretnych przykładach, jak sytuacja może wyglądać. Ja pozwoliłem sobie przygotować dla Państwa, ale również dla mieszkańców Kołobrzegu taką krótką prezentację multimedialną i chciałbym prosić, żeby mi Panowie ją odpalili. Ona będzie widoczna dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, w tym projekcie uchwały są zaproponowane dwie stawki. Stawka od metra sześciennego za śmieci nieposegregowane to jest 6,60 i za posegregowane 3,30. Pozwoliłem sobie Państwu takie równania przedstawić, jak będzie wyglądała kwestia rozliczenia tych opłat dla poszczególnych domostw domowych. Zgodnie z danymi GUS-owskimi, o których tutaj mówił niejednokrotnie wiceprezydent Oli Chwiruk, mamy ponad 3000 gospodarstw domowych, które składają się z 4 osób. Zazwyczaj są to rodzice i dwójka dzieci. I takim domostwem jest na przykład moje domostwo. I pozwoliłem sobie jako pierwszy przykład pokazać, jak będzie wyglądało rozliczenie 4-osobowej rodziny, gdzie średnie zużycie, moje osobiste, mogę Państwu udostępnić dokument, gdzie jest to przedstawione, to jest 17,5 metra sześciennego wody miesięcznie. Zakładając, że mieszkam w bloku, gdzie będzie bardzo trudno doprowadzić do segregacji tych odpadów i mój administrator też mnie poinformował, że nie jest w stanie wskazać, że śmieci będą posegregowane, to opłata ta będzie wynosiła przy tym zużyciu wody 115 zł i 50 groszy, gdzie w tej chwili w Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie ja mieszkam, rozliczane jest to od osoby. Stawka wynosi 8 tam z niewielkim haczykiem. U pana Antoniego, jak pan przed chwilą powiedział, jest to 16 zł, czyli też około 8 zł na osobę. Czyli jest to kwota w mojej rodzinie tam około 30, może być około 30 zł. U sąsiadów w bloku jest to kwota troszeczkę mniejsza. Przy czym trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli ktoś będzie zużywał taką ilość wody, a rodzina z dwójką małych dzieci, dziecko trzeba wykąpać, dziecku trzeba wyprać, i rodzina, która jest świadoma swojej higieny, to jest to minimum, które wody trzeba zużyć. Tak będzie kształtowała się stawka. W moim przypadku będzie to wzrost około 400%. Proszę o następny slajd. Jeżeli rodzina będzie zużywała 15 metrów sześciennych przy tym zastosowaniu, przepraszam, tam jest przekłamanie, zamiast 6,60 niżej powinno być 3,30, to przy 15 metrach sześciennych będzie to 99 zł, a przy segregowanych śmieciach będzie to 49,50, to i tak jest więcej niż ludzie płacą w tej chwili przy segregowanych śmieciach. Ja już mówiłem, panie Marku, że tam jest błąd w tym. Proszę kolejny slajd. Jeżeli rodzina, prosta rodzina trzyosobowa, przy oszczędności wody, zastosowaniu pewnych elementów, zamiast wanny prysznic, zamiast zmywarki, zamiast zlewu zmywarka, będzie zużywała 10 metrów sześciennych w ciągu miesiąca, to przy niesegregowanych, gdzie w większości wspólnot, spółdzielni i blokach będzie to stawka 6,60, będą ludzie płacili 66 zł. Ciekawostką jest to, że gdyby nawet segregowali, to będzie 33, czyli i tak więcej niż płacą do tej pory przy nawet niesegregowanych śmieciach. I proszę ostatni slajd. Średnio mówi się, że mieszkaniec Polski czy Kołobrzegu zużywa 3,2 metra sześciennego wody. Jeden mieszkaniec. I tutaj odniosę się do sprawiedliwości społecznej, o której mówił kolega Piotr. Przy zastosowaniu stawki 6,60 to jest 21 zł i 12 groszy. Przy osobie, która mieszkałaby samotnie, na przykład w zasobach KSM-u czy w zasobach tam, gdzie mieszka pan Antoni, byłoby to 8 zł. Wzrost stawki jest razy 3. Z kolei przy segregowanych śmieciach jest to 3,30 razy 3,2, to jest prawie 11 zł. To i tak więcej niż płaci się do tej pory, więc mówienie o tym, że to będzie taniej i będzie zachętą, żeby segregować, oczywiście to jest prawda, bo ktoś będzie chciał segregować i będzie to udowadniał. Przy czym podkreślaliśmy od samego początku, że fikcją jest uzyskanie w pierwszym roku, a tak Państwo założyliście w swoim projekcie uchwały, że aż 75% mieszkańców Kołobrzegu, ba, nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi to będą segregowane. Ja Państwu powiem, gdzie będą segregowane. Łatwość segregacji będzie tam, gdzie mieszka na jednej nieruchomości jedna rodzina, i świadomość będzie wysoka, że będą płacić trochę mniej i techniczne możliwości znacznie większe. I segregowane będą
Tam, gdzie w budynku mieszkalnym, o czym będziemy pewnie za chwileczkę mówić, jest na przykład lokal usługowy, tak jak kolega Andrzej mówił na Komisji Budżetowo-Gospodarczej, że przy zastosowaniu tych stawek i tych metod działalność gospodarcza jemu się będzie bardziej opłacała, ponieważ będzie płacił mniej. Tam jest łatwość segregowania i będzie segregowany. Z kolei, ja mówię, my wiemy, kto będzie decydował o tym, czy śmieci są posegregowane, czy nie są posegregowane. Ten, który wygra przetarg, otworzy kosz na śmieci, rzuci okiem, powie, nie, to są nieposegregowane śmieci. I weź udowadniaj teraz jemu, że jest inaczej. Ale do ludzi trafiają wartości. I dobrze by było, żebyście sobie koledzy wy z Platformy Obywatelskiej i mieszkańcy Kołobrzegu zobaczyli właśnie te wartości. A ja powiem Państwu szczerze, że te wartości będą większe. Dlatego, że będzie brany licznik główny, a nigdy suma liczników z poszczególnych mieszkań nie zgadza się z licznikiem głównym. Na liczniku głównym zawsze jest wykazane, że jest to więcej, więc te kwoty będą powiększone jeszcze. Z kolei przy wprowadzeniu tej metody administratorzy i zarządcy, a również i mieszkańcy będą pilnowali, bo na przykład w mojej spółdzielni jest to w tej chwili przeliczane na osobę. Koszt za wywóz przelicza się na osobę i to jest tak robione. W części spółdzielni tak, w niektórych jest na lokal. Jakieś 1/3 czy 1/4 wspólnot i spółdzielni na terenie naszego miasta. To ludzie sami będą pilnować swoich liczników na wodę i sprawdzali w takich właśnie rozliczeniach, czy administrator też ich tak według tych stawek rozlicza. Podkreślam, najbardziej na tej metodzie ucierpią rodziny wieloosobowe, a już szczególnie rodziny z małymi dziećmi, które jest to udowodnione i wszyscy doskonale o tym wiedzą, a ci, co przeżyli to na własnej skórze, wiedzą, że tam się wody akurat nie oszczędza i oszczędzać po prostu nie można. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Adam Wieczorek. Jak zwykle króciutko. Dlaczego mi się nie podoba projekt tej uchwały, wytłumaczę na swoim przykładzie. Od kilku lat zamieszkuję uroczy, 3-pokojowy metraż przy ulicy BMA, sam mieszkam. No śmieci wyprodukuje tyle, co przysłowiowy kot napłakał. Natomiast, panie prezydencie, wody zużywam bardzo dużo. Uzewnętrznie się, że kąpię się 2 razy dziennie, ze względu na schorzenie piję wodę z kranu, bo jest znakomita nasza woda, do 5 litrów, bo jestem po takiej operacji, że muszę dużo pić wody. Także dla mnie to jest projekt zupełnie niekorzystny i pewnie bardzo, bardzo dużo na tym stracę. No nie będę płacił za wodę dużo więcej niż to tej czas, dlatego no, nie podoba mi się ten projekt. Dziękuję. Bardzo proszę, prezydent miasta, pan Janusz Gromek. Ja twierdzę, że taniej pić tą wodę jak alkohol, nie? Ale powiem w ten sposób. Ja sobie przemyślałem to, co myślałem wcześniej. Potwierdzeniem są słowa pana przewodniczącego Bogdana Błaszczyka, że może być nadpłata, nie? Ja mogę już w tej chwili się zdeklarować, że jeśli będzie nadpłata, to my to później rozliczymy w następnych fakturach obciążeniowych, odejmując tą nadpłatę. Oczywiście, a ktoś się zapyta, a jak to zrobicie? Proporcjonalnie jakoś tam jest możliwość. Także my nie chcemy, jeszcze raz powiem, nie chcemy zarabiać, tylko jeśli będzie nadpłata, odejmiemy. Ale z budżetu nie chcę dokładać. Absolutnie, bo nie masz czego na dzień dzisiejszy. I jeśli przyjdzie taka sytuacja, która pokaże, że możemy, bo już to mówiłem, jeszcze raz powtórzę donośnym głosem, że jeśli przyjdzie taka sytuacja, która pokaże, że można będzie zmienić cenę tego, to zmniejszymy. I taka jest prawda. Amen. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Mielnik. Chciałem odpowiedzieć panu Arturowi Mikołajkowi. W 1994 roku tu w tej sali odbywały się spotkania przedsiębiorców z prezydentami miasta. Jako młody przedsiębiorca byłem tutaj na takim spotkaniu i wtedy była ta wielka feta po otwarciu kompostowni. No, powiedzmy, uważając, że mam prawo powiedzenia to, co myślę, zapytałem ówczesnego prezydenta Henryka Bieńkowskiego, jak to się ma do tego, że myśmy otworzyli kompostownię.